Godzina 16. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tym samym otwieram 16. sesję 7. kadencji Rady Miejskiej w Krasnodarze. Odbywa się ona 24 czerwca 2016 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na dzisiejszej sesji na 15 radnych, obecnie jest 14 radnych, stanowi to kworum, czyli niezbędny warunek do prowadzenia uchwały Rady Miejskiej i do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Pani Panów Radnych Rady Miejskiej w Krasnogrodzie. W imieniu Rady Miejskiej witam Pana Burmistrza, Pana Kazimierza Misztara. Witam Radcę Burmistrza, Pana Janusza Osia, Sekretarza Gminy Pana Kazimierza Wyśle, Panią Skarbnik, Panią Kazimierza Nowak i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Krasnogrodzie. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Witam serdecznie. Witam Pani, Panów Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych. Witam serdecznie mieszkańców. Witamy serdecznie także internautów i zapraszam na obrady sesji. Proszę Państwa, z gorąco także posłuchajcie, czy zdajemy warnarkę i doradzam wszystkim Panom, którzy są w warnarkach. Jest taka możliwość. Wykonania budżetu za 2015 rok.
Bóg usłuchał odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. I 9. punkt, zakończenie obrad. Czy radni mają jakieś uwagi do proponowanego porządkowe? Proszę bardzo, radny Miński. Tak. Nie wiem, czy to jest taki... Dlaczego jest ktoś zielony na interpolacji i wolny wniosek, a na końcu jest dopiero odpowiedź. Zawsze to było razem. Chodzi o rozdzielenie. Tak. Nie, jest coś zielony. Zawsze było razem. Nie widzę, dlaczego ktoś zada pytanie i nie będzie czego odpowiedzieć. To raz. A przede wszystkim... Jakim prawem wiceprzewodniczący może odwołać się w tej sesji? Proszę. Jeszcze raz. Jakim prawem wiceprzewodniczący może odwołać się w tej sesji? Proszę o podstawę prawa. Panie Rady, rozdzielenie interpelacji wolnych wniosków ma za zadanie, żebyśmy po prostu troszeczkę inaczej podeszli do poważnych problemów gminy. I zamysłem takiego rozdzielenia jest to, żeby był czas na zadawanie pytań i swobodny czas na wypowiedzi, nawet dłuższe, żeby uniknąć polemiki, żeby uniknąć w ogóle jakichś nieciekawych sytuacji. Taki jest sens. Wtedy w ogóle ta odpowiedź na dane pytanie jest czas burmistrza czy kogoś innego z pracą na przygotowanie i na spokojnie wtedy dana osoba, która zadaje pytanie, może uzyskać bardziej wyczerpującą odpowiedź. Takie jest uzasadnienie. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie sesji przez wiceprzewodniczącego, jest taka możliwość, bo jeżeli... Panie Przewodniczący, mam konkretne pytanie. Podstawę prawną zwołania sesji przed wiceprzewodniczącym. Nic nie. Jeżeli jest taka podstawa, to daj Boże. Jeżeli nie, to jest to właśnie, czyli legalnie. Pan nie ma racji. Panie Radny, podstawa prawna, artykuł 19, ustęp 2. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. To przygotowanie. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiek. Nie będę mówił tutaj najstarszego miłajny, ale oprócz tego jest regulamin Rady Miejskiej w Krasnogrodzie, jeżeli pan nie wie, to przypominam, który mówi, paragraf 5. Sesję przygotowuje i zwołuje przewodniczący Rady, proponując porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Panie Radny, no po to są powołani wiceprzewodniczący, że w razie nieobecności przewodniczącego. Te obowiązki przejmują wiceprzewodniczący. Czy pan nie rozumie tego paragrafu? Wszyscy rozumieją. Czy pytam bardzo prawo? Podstawę proszę nie wiedzieć. Tak się przywami litery prawa. Przywami może to. I tutaj pan sekretarz tak prosimy o wyjaśnienie bardziej szczegółowe na polu prawnym. Tak jak pan przewodniczący cytował artykuł ustawy. Jeśli dane kwestie nie są regulowane w statucie, w regulaminie, wprost stosuje się przepisy ustawy, które są wyższe nami. Artykuł 19, zdanie przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczący, to wszystko wyjaśni. Nie rozumiem, czym jest problem. No. Proszę bardzo, radny jeszcze. Proszę przeczytać kwotę do artykułu nr 19. I przepis prawa wyraźnie mówi, że nie trzeba szukać innych. Regulamin obrad sesji, obrad Rady Miejskiej. I to znaczy, że sesję zwołuje przewodniczący rady. Nie bójmy, nie oszukujmy się. Panie radny, a gdyby przewodniczący znalazł się w szpitalu, nie byłby stanie. No to czyli co? Czyli ustawodawca jednak znalazł wódkę i dochodzi o tą wódkę. Czy to pan do końca?
Panie Rady, wyjątkowa sytuacja, wydaje mi się, że niepotrzebne zamieszanie wyjaśniliśmy sobie. Także dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania na przyjęcie. Proszę bardzo. Może pan podać powód nieobecności? Panie Polanowski, czy ja panu udzielę głosu? Nie. Będzie czas, będzie pan miał 5 minut. Dziękuję bardzo. Dlaczego? Dziękuję bardzo. W tym momencie radny tylko może zabrać głos. Dziękuję bardzo. W żadnym wypadku. Proszę przeczytać statut. Ale panie Polanowski. Proszę przeczytać statut. Statut jasno mówi. Że mieszkańcy. Ale panie Polanowski, nie udzieliłem panu głosu. Proszę zrozumieć, nie udzieliłem panu głosu i w tym momencie pan nie może zabierać głosu. Proszę przeczytać statut. Proponuję, żeby nagrywać całą salę, bo to jest troszeczkę nie tak, panie Józefie. Jeżeli pan nagrywa tylko tą stronę, a zostawia pan nienagranego człowieka, który za kamery domaga się nie wiem czego, to on mógłby nagrywać. Ale Ale Polanowski, panie Polanowski, ja panu nie udzielę głosu. Ja panu nie udzielę głosu, panie Polanowski. Zabieram panu głos. Pan nie może w tym momencie zajmować głosu. A uczestnicząc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę radny. Proszę bardzo. Pozwolę sobie do końca oczywiście ten artykuł, który pan się powołuje. I czy posiada zwolnienie? Zadanie przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad. Przewodniczący może wyznaczyć się do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego obowiązki jego przyjmuje wiceprzewodniczący najstarszy dzień. I panie radny, i tak było. I tak było zgodnie z tym, co pan przeczytał. To znaczy, że pan przewodniczący będzie mówił. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie, panie radny, już wystarczy. Wydaje mi się, że niepotrzebne zamieszanie. Już wyjaśniliśmy sobie. Wyjaśniliśmy sobie, panie radny. Proszę bardzo, już ostatni raz. Chciałem zgodnie z artykułem 12 Rady Miejskiej złożyć wniosek o połączenie tych dwóch wniosków. Interpelacje i wolne wnioski do końca. Tyle. Mam takie prawo. Oczywiście. Oczywiście radny może zgłosić taki wniosek. To jest prawo radnego. Chciałbym, żeby inni radni troszeczkę się wypowiedzieli, bo znam inne opinie. I chcielibyśmy, tak jak mówiłem, pewne rzeczy porządkować. Także chciałbym tutaj, żeby inni radni wypowiedzieli się, już ten temat troszeczkę przerabialiśmy. Chcielibyśmy pewne rzeczy uporządkować. Tutaj wydaje mi się, że to z korzyścią dla mieszkańców, dla nas wszystkich. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że to jest wniosek wprowadzenia do porządek, dlatego że przedstawiając pytania, interpelacje, jest możliwość szersze odpowiedzi. Może trzeba skorzystać, może trzeba pewne rzeczy przemyśleć, przedyskutować, jest przerwa, może skorzystać z pewnych dokumentów, żeby później odpowiedź była trafna i słuszna. Przecież nic nie przeszkadza, daje się więcej nawet czasu na dyskusję. I uważam, że tym bardziej, że oglądałam trochę i wiem, że są rady i na sesję właśnie tak jest porządek obrad, nie na jednej radzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby? Proszę bardzo. Ja chciałbym się z panią radną. Ale ja bym jedną uwagę, po prostu tak, tylko można było zgłosić na niektóre zapytania czy tam interpelacje, można było powiedzieć od razu. Po prostu nie ma sensu czasu kogoś trzymać, po prostu i taka odpowiedź może właśnie od razu. Także jeżeli widzę sobie tym problem. Panie radny, wydaje mi się, że zamysł troszeczkę jest inny. Jeżeli już rozdzielamy, to rozdzielamy wszystko. Jeszcze raz na pytania, zapytania, swobodne wypowiedzi. Jeszcze raz na odpowiedzi. Czy ktoś z radnych chciał jeszcze zabrać głos? Proszę o głosowanie tego wniosku. Proszę o panu wniosku. Możemy przegłosować. Będzie odrzucony, wtedy było przegłosowane. Czy ktoś z radnych chciał jeszcze zabrać głos?
Czyli Rady Burmistrzów zgłasza wniosek. Tak, połączenie tych dwóch punktów ma to samo. Czyli to jest wniosek o zmianę porządku obrad. Tak, zgodnie z paragrafem 12. Proszę Państwa, z uwagi na to, że to jest procedura przeciwna zmiana porządku obrad, także głosowanie z bezwzględną większością głosów tutaj. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Ja informuję tylko, że taki wniosek przychodzi tylko wtedy, gdy ilość głosów za jest co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnych oddanych osób przeciw i wstrzymujących. Czyli ten wniosek formalny przejdzie, jeżeli za wnioskiem, który zgłosił Radny Burmistrzów, będzie 8 głosów. To to jest skład ustawowy. 15 o 1 więcej, czyli o 2. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego przez Radnego Burmistrzowskiego zmiany porządku obrad, czyli połączenia punktów, interpelacje i wolne wnioski bez rozdzielania, tak jak ja proponowałem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał akceptacji. Zostaje proponowany porządek obrad. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad. Kolejnym punktem obrad jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Tutaj będziemy przyjmowali dwa protokoły. 14 sesji zwyczajnej i 15 nadzwyczajnej. Informuję, że jeden i drugi protokół był udostępniony radnym do wglądu w Urzędzie Miejskim. Radni mieli możliwość zapoznania się z nimi. Czy mamy uwagi jakieś do treści protokołu 14 sesji? Czy mamy jakieś uwagi? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu 14 sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła protokół 14 sesji Rady Miejskiej w Krasnodarze. Przystępujemy do głosowania nad protokołem z 15 sesji. Czy radni jakieś uwagi mają co do treści protokołu? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 15 sesji Rady Miejskiej w Krasnodarze? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła protokół z 15 sesji Rady Miejskiej w Krasnodarze. Przystępujemy do analizacji punktu 4. Przepraszam bardzo, tutaj może nie przygłosowaliśmy całego porządku, bo tak, wniosek upadł, moi drodzy, tak, no i musimy wrócić do tego. Także proszę, moi drodzy, na przygłosowanie całego porządku obrad, który ja proponowałem, który odczytałem. Wracamy, moi drodzy. Kto z Pani i Panów Radnych za przyjęciem odczytanego przeze mnie i proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad. Przepraszam bardzo.
Przystępujemy do realizacji punktu 4 naszej sesji, powołanie komisji uchwał wniosków. Ustaliliśmy 3 osoby w składzie komisji uchwał wniosków. Przystępujemy do zgłaszania radnych kandydatów do komisji uchwał wniosków. Proszę bardzo, 3 osoby. Radny Sechajny, proszę zgodę. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę o drugą kandydaturę. Czy pan Przytłajacy, proszę zgodę. Dziękuję. Czy jedną osobę? Pan radny Mirosław, proszę zgodę. Dziękuję. W związku z tym, że zgłoszono 3 kandydatów, zamykam listę kandydatów. Proponuję w całości przegłosować skład komisji. Kto jest za powołanie komisji uchwał wniosku w zaproponowanym składzie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska powołała komisję uchwał wniosku. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Informacja burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę o mikrofon dla pana burmistrza. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Informacja o pracy w okresie międzysesyjnym. Od ostatniej sesji minęły ponad 2 miesiące. W tym czasie oprócz pracy w Urzędzie Miejskim zajmowałem się wspólnie z moimi współpracownikami i następującymi sprawami. Podczas spotkania ustalenia tak 14 kwietnia miał jedno ze spotkań z firmą, która pisała wniosek regulaminowy dotyczący działania przynajmniej instalacji odnawialnych źródeł energii Unii Krasnoludu, to jest do Instytutu Radzenia Europejskiego. Wniosek został złożony w terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i w tej chwili oczekuję na ocenę. Podpisaliśmy ponad 400 umów z mieszkańcami na 3 rodzaje instalacji OZE, czyli panele słoneczne, pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. 18 kwietnia brałem udział w audycji radiowej, która była transmitowana przez Radio Maryja. To taka mało istotna rzecz, jeżeli chodzi o pracę burmistrza, ale też istotne, jeżeli chodzi o promocję Krasnogrodu, ponieważ ta audycja była bardzo dobrze przyjęta, z tego co udało mi się ustalić. Był to rodzaj promocji, który był, że tak powiem, rozpowszechniony na cały świat przez katolicką stację radiową. 19 kwietnia spotkaliśmy się z inwestorami, który zainteresowany jest budową domu dla osób starszych w Krasnogrodu. I tutaj przedstawiliśmy oferty inwestycyjne, którymi dysponuje gmina. I tego samego dnia miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy, która przedstawiała program do ewidencji gruntów w formie elektronicznej. Tutaj Rada będzie musiała podjąć decyzję, bo taki program musimy posiadać w gminie i tutaj trzeba będzie zabezpieczyć czasem środki na taki program. 20 kwietnia została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dotycząca refundacji części kosztów poniesionych przez gminę Krasnogród na rozbudowę szkoły w Kaczurkach. Była taka informacja już w mediach. Samo podpisanie umowy, proszę państwa, jeszcze nie dało pieniędzy, wymagało wielu dokumentów, wiele razy jeździliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jest to ostatnia transza pieniędzy z poprzedniego rozdania. Tutaj musimy te dokumenty tak przygotować, cały czas wymagają od nas jakichś poprawek. Mam nadzieję, że były to ostateczne poprawki w ubiegłym tygodniu, aby można było te pieniądze bez żadnej obawy wypłacić gminom, bez konieczności później rozliczania zwrotów. Ostateczna kwota wypiewa na około 640 tysięcy złotych, z tym, że z jednej strony można się cieszyć, z drugiej strony trzeba ubolewać, ponieważ Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wystąpiło do Urzędu Miejskiego w Krasnogrodzie
z korektą podatku za 2008 roku. Za 5 lat wstecz na kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Także na początku cieszyłem się, zadbałem już o pismo, a korekta tego podatku nie podlega, że tak powiem, dla żadnych negocjacjom. Polskie Górnictwo Naftowe, to troszeczkę Państwa prowadzę, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w 2008 roku przekazało aktom notarialnym i aportem swój majątek w karpackiej spółce gazowniczej, cały majątek, od którego płaciło zryczałtowany podatek w wysokości 2%, a nie złożyło korekty podatku do Urzędu Miejskiego. Złożyło tylko korektę na około 4 tysiące złotych, a powinno złożyć całe 120. W tej chwili księgowi w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie dopatrzyli się tego błędu i mają prawo po 5 lat cofnąć się i złożyć korektę do zeznania podatkowego i coś takiego właśnie uczynili. Mamy tutaj naprawdę spory problem, ponieważ musimy 600 tysięcy złotych, będziemy musieli 600 tysięcy złotych oddać, a nie podlega ani rozłożeniu na raty. Być może wynegocjujemy takie, bo też notowaliśmy się z gminą Tarnowatką, tutaj też taką korektę na ponad 300 tysięcy złotych. I wiele gmin, które taki podatek otrzymywały, a nie miały skorygowane po akcie notarialnym. To jest też kłopot, ponieważ ten majątek, który przejęła Karpacka Spółka Gazownicza, od razu został pomniejszony przez ich rzeczoznawcę i Karpacka Spółka płaci około 40 tysięcy państwa, tak? Czyli o 80 tysięcy złotych mniej niż to, co płaciła do GMI. Za ten sam majątek. Nowym dyrektorem został generalny pracownik Wielkopolskiego Parku Narodowego, pan Andrzej Wittenbrun, który już odwiedził naszą gminę ze swoim zastępcą i deklarował dalszą współpracę przy wspólnej inicjatywie. 28 kwietnia spotkałem się z panem Agnieszkiem Gąsią, prezesem Górskiego Klubu Biznesu oraz panem Jerzym Zalewskim, dyrektorem Centrum Edukacji Kongresowej KUL w sprawie organizacji konferencji poświęconej turystyce uzdrowiskowej na terenie Roztocza. Taką konferencję właśnie chcą zorganizować w tym Centrum Edukacji w Tomaszowie, zapraszają samorządy. Na razie jeszcze nie ma jakiegoś programu tej konferencji, terminu, ale też jesteśmy otwarci, aby w takiej konferencji brać udział. 29 kwietnia miało miejsce spotkanie z uczniami klas trzecich w sprawie utworzenia klasy sportowej w szkole podstawowej. Może to mała istotna informacja, ale ważna, bo wiele osób ogląda sesję, dlatego chciałbym o tym wspomnieć. Ta inicjatywa powstanie została zgłoszona przez nauczycieli UF, którzy taką dyskusję mieli na takiej Komisji Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych. W trakcie rozmówienia się rodzicom obowiązki, jakie spoczywają na uczniach uczęszczających do takich klas, pozostawiają decyzję rodziców o skierowaniu do klas fachowych swoich dzieci, ponieważ to są zajęcia obowiązkowe, wiążą się z dołożeniem tych dzieci, otworzeniem na zajęcia i tutaj rodzice nie mieli świadomości tego, jakie obowiązki na nim spoczywają. I też termin za późno, bo było pod koniec kwietnia, a zgłoszenie takiej klasy powinno być do końca tego. 1, 2, 3 maja, kolejna majówka roztoczańska, imprezy kulturalne, sportowe, patriotyczne, w której wzięło udział wielu mieszkańców i gości odwiedzających Krasnodębu. 6 maja spotkałem się z dyrektorem Snopkiem Zakładu Energetycznego w sprawie inwestycji energetycznych w gminie Krasnodębu, tak? Rejon energetyczny gmina Krasnodębu i przygotowują dokumentację na zadania dotyczące budowy, osiedlenia i przebudowy zasilania szpakowicznego na ziemię. Wiele inwestycji, które planujemy w Krasnodębie, właśnie wynika z tego, że Zakład Energetyczny demontuje swoje oświetlenie i zasilanie z naziemnego na ziemię. Tutaj musimy zabezpieczać środki na to, abyśmy nie pozostawili Krasnodębu i naszych miejscowości w ciemnościach. Tego samego dnia uczestniczyłem w uroczystościach 35-lecia na terenie Szkoły w Szejmu Górnej gminy Abatarów Polski. 8 maja miało miejsce obchody święta strażaków świętego Floriana, połączone z duszą święto ze zmarłych strażaków. Serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków z terenu całej gminy,
za ich bezinteresowny udział w akcjach oraz wszelką pracę na rzecz całej społeczności miasta i gminy Krasnogród oraz parafii Krasnogród. 10 maja odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy sanatorium, na którym przedstawiono wyniki finansowe oraz sprawozdanie z działalności sanatorium. Tutaj cieszy fakt, że w końcu udało się przekonać dyrektora i sanatorium zgadza się na potrzeb mieszkańców i kuracjuszy i wydłuża czas pracy gabinetu zabiegowego do godziny 18. Także nawet ci, którzy kiedyś chcieli skorzystać z tych zabiegów po południu, teraz będą mogli po wcześniej o 15 i już tych zabiegów nie można było. Zabiegów nie można było skorzystać. 11 maja została przeprowadzona kontrola jazdy na rzece Wieprz. Sprawdzono wykonanie zaleceń kontrolnych i stwierdzono uchybień poza brakiem pomiarowania. To pomiarowanie, które było w zaleceniach, nie jest możliwe do wykonania w sposób elektroniczny. Nie da się takiego pomiarowania na naszym zalewie ani na tym dopływie dostawów w okolicy wykonać. Dlatego po sezonie będziemy dyskutowali o zmianie pozwoleń wodnoprawnych dotyczących sposobu opomiarowania elektronicznego. 12 maja spotkałem się ze starostą Henrykiem Matejem w sprawie inwestycji drogowych dla drogach powiatowych, które położono są na terenie gminy Krasnogród. Po wspólnych ustaleniach i decyzji podjętych przez zarząd powiatu podpisałem wstępne porozumienie o wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3260 Jasne Zielone w ramach Krasnogródzkich Świętych Numer. Rozmawialiśmy także o wielkości dofinansowania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w Majdanie Wielkim na Sokrocie i Kłysy Wyślińskiej. Dwie pierwsze będą zrealizowane, natomiast droga do Górki Kusińskiej może otrzymać wsparcie dopiero po rozstrzygnięciu przetargu w całym powiecie, jeżeli będą oszczędności. Dlatego też ta nasza dzisiejsza uchwała, która, że tak powiem, jest na przypadku, żebyśmy zachęcili starostwo do tego, aby przekazało pieniądze na oszczędności do drogi do Górki Kusińskiej. Deklaracja starostwa jest taka, że oszczędności raczej powinny się pokazać i te pieniądze będą przekazane. 13 maja spotkałem się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Janem Łakowskim, było to spotkanie robocze dotyczące inwestycji właśnie na drogach powiatowych, tak mogą brać te drogi, które w jakim zakresie są mniej więcej wyznaczone miejsca, w których mają być te wypadki prowadzone. 18 maja miało miejsce spotkanie z Jerzyńców, zarządem firmy JOWO dotyczące możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy Krasnogród. W pokosie tego spotkania była wizyta przedstawicieli firmy w Krasnogrodzie 8 czerwca, na którym przedstawiono bezrobotnych warunki zatrudnienia i pracy w firmie JOWO. Spotkanie było ponad 25 osób. Nie wiem, czy ktoś skorzysta, czy nie. Tutaj przedstawiciele i dyrektor spraw finansowych i prezes byli przedstawiali możliwości pracy. Jest ta praca, tego, że nam trzeba pracować, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to służę kontaktem, w każdej chwili można się do tej firmy udać, porozmawiać, zobaczyć, jak to wygląda, jak ta praca wygląda. I mężczyźni, w szczególności kobiety, które są przyuczane do zawodu szwaczki, jest tam szkółka przygotowana, która spędza ludzie szkoły. 22 maja uczestniczyłem w dniu piknik rodzinnym zorganizowanym przez nauczycieli Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących połączone z prezentacjami przygotowanymi przez uczniów gimnazjum, które zostało z niej przygotowane przez uczestników kółka fotograficznego. Powiem tylko, że to kółko odnosi sukcesy w konkursie FanFoto. Nasza szkoła zajęła pierwsze, drugie i trzecie miejsce. A nagrodą jest wyjazd tygodniowego zakupowego na warsztaty fotograficzne. I tutaj wielkie podziękowanie dla opiekuna pani Halina Gondarz, która zaraziła młodzież pasją fotografowania i widać tego efekty. 22 maja i 3 czerwca odbyły się dwie kolejne rozprawy przed Sądem Smogóstwa Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, które zakończyły się ogłoszeniem wyroku. 6 maja ten wyrok został ogłoszony. No niestety wygraliśmy tylko połowicznie, proszę Państwa, ponieważ sąd obciążył gminę odsetkami za nieterminowe wypłacenie faktury. To, co już wspominałem, do 2015 roku, do początku nie było żadnych rozmów, były tylko pisma. W 2015 roku udało się doprowadzić do rozmów z zarządem firmy BRD, czego skutkiem było rozbicie faktury na dwie, czyli tą, którą mogliśmy zapłacić i rozliczyć urzędem marszałkowskim. Do tego momentu nie było takiej woli i dlatego z
sąd podzielił opinię PRP i rozliczając całą kwotę kar umownych za rozwiązanie umowy, którą i odsetek, który gmina powinna zapłacić, mamy do zapłacenia prawie 200 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy czekamy tylko na pisemne uzasadnienie w roku, z tego, co będzie w tym roku. Możemy się odwołać, czy możemy się odwołać. 24 maja został złożony do Sądu Rejonowego w Zamościu pozew o ochronę posiadania. Gmina Kostanowicz złożyła ten pozew, ma to związek z sytuacją, w której jest na ulicy Kolonickiej. Wszelkie możliwości mediacji, rozmów zawiodły. Właściciel drogi ograniczył przejazd, dlatego teraz czekamy na pewne sprawy, sąd rozstrzygną, ponieważ już te wszelkie zaproszenia do mediacji, propozycje ze strony gminy, wszystko zostało odrzucone, a mamy informacje od mieszkańców, pisma, które domagają się działania, dlatego podjęliśmy te kroki prawne. 25 maja uczestniczyłem w obchodach Święta dla Ochrony Szkoły w Majdanie Wielkim oraz Piknik Rodzinny zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Kaczuchu. 31 maja spotkałem się z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, panem Jackiem Sobczyńskim w sprawie wspólnej inwestycji strażnicy oraz naprawy, ponieważ ten budynek jest tak jakby podzielony na pół. Połowa to jest nasza straż pozwolska, połowa górna jest Państwowej Straży Pożarnej i chcemy ten budynek odnowić i przygotować na jubileusz stulecia Straży Pożarnej. Zostały poczynione następne rozmowy, zobaczymy jak się potoczą sprawy. Teraz kłopot jest po stronie Państwowej Straży Pożarnej z możliwością finansowania tych inwestycji remontowych. 1 czerwca miała miejsce kontrola, do której zostałem zaproszony przez pracowników sanepidu, która dotyczyła podkupa zamieszczonego środka wypoczynkowego Jerzy do Zalewu i Rzeki Wieprz. Wpłynął do sanepidu anonimowy list, tak samo jak do gminy. Gmina wcześniej przeprowadziła kontrolę, nie potwierdziła informacji zawartych liścia, jednak stwierdzono stały betonowy drenaż i rurę plastikową, którą podprowadzone są wody opadowe i to samo stwierdzili pracownicy sanepidu w czasie kontroli. Tego samego dnia miała miejsce wizyta wizja lokalna. Na dawnym cmentarzu żydowskim widziałem przedstawicieli wojewody, starosty gminy Krasnodar, gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Wydaje się, że wszystkie strony zainteresowane są zawarciem ugody w sprawie zwrotu działek, na której znajduje się wymieniony cmentarz. Tam już tych nagrobków prawie nie ma, ale dla wyznania mojżeszowego jest to rzecz święta, tak jak powiedzieli, cmentarz blokowany raz jest do końca świata. 2 czerwca miało miejsce spotkanie z komendantem miejskim policji. Nowym komendantem panem Magrytą był tutaj, przedstawił się i rozmawialiśmy na temat zabezpieczenia w trakcie sezonu turystycznego i przygotowania tego sezonu. 4 czerwca odbył się turniej drużyn dzieci do szkoły piłkarskiej Pucha Burmistrza Krasnobrodu zorganizowany na Wojsku Wzrostu Krasnobrodu przez opiekuna młodych adeptów piłkarskich pana Marka Margola. Udział w turnieju wzięło 10 drużyn i zwycięża drużyna Hetman Zamość. 6 czerwca spotkaliśmy się z księdzem Mariuszem Derdziukiem w sprawie wspólnego projektu parafii i gminy. Nie wiemy, czy będzie to partnerstwo potrzebne. Nie będzie potrzebne, bo ksiądz spada projekt. Rozmawialiśmy na temat partnerstwa ewentualnego gminy. Była taka informacja, że może gmina będzie potrzebna jako partner, ale tutaj lewica mówi, że nie. To zapadło się, że nie będzie potrzebne. Rozmawialiśmy też na temat zagospodarowania budynku starej gminy, tutaj właścicielem jest parafia i tutaj jest taka przychylność, jeszcze ostatecznie decyzji nie ma, żeby ewentualnie przekazać to ten budynek na określony czas po tym gminie, ale tutaj na dzień dzisiejszy nie ma decyzji, ponieważ jeszcze mamy środki na to, żeby składać wniosek o to, aby ten budynek zaadaptować. 8 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu w Sejmie Parlamentarnego Zespołu Spraw Kulturowych, Stowarzyszenia Gmin, które stworzy Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem posłów, przedstawicieli Ministra Zdrowia, a dotyczącego zmian w ustawie o leśnictwie uzdrowiskowym oraz problemów, jakie mają gminy z opracowaniem nowych aparatów uzdrowiskowych, badania jakości powietrza oraz utrzymania struktur.
jeden minut listowy ma budżetowe, ponieważ nie są znane rozporządzenia jeszcze, które umożliwiały gminom badania powietrza. My się, że tak powiem, opieramy na informacjach już wcześniejszych, kiedy takie badania rozpoczęliśmy. Mamy nadzieję, że wszystkie gminy zdążą, ponieważ do końca 2018 roku powinniśmy złożyć dokumenty i opracować nowe prawo zdrowisko. A to utrzymać statusu zdrowiska. 10 czerwca uczestniczyłem w festiwalu pieśni religijnej, podjęłem wizytę papieża Jana Pawła II w Zamościu. Festiwal zorganizowany został przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zagrodzie. 67. Festiwal cykliczny. Wiele szkół przyjeżdża i prezentuje swoje 14 czerwca było się spotkanie z prezesem Wodnego Wodnicza Pogodowego Panem Sinowcem w sprawie obsługi ratowników w sezonie letnim. Tutaj WOPR jest jedynym podmiotem, który może w pełni zapewnić bezpieczeństwo wypoczywające nad rozwiązującym zadaniem. Mowa została już podpisana, także od jutra powinien być już na to nic. 22 czerwca uczestniczyłem w podpisaniu aktu materialnego. Tutaj wspólnota kultowa Majdanu Wielkiego sprzedawała inwestorowi działkę komercyjną i podpisała umowę wstępną na sprzedaż kolejnej nieruchomości. Inwestor składa wniosek o dofinansowanie wielkiej wioski Litarnej. Mam nadzieję, że otrzyma dofinansowanie i otworzy możliwość zatrudnienia dla mieszkańców na ten moment. To jest przykład możliwości dla innych wspólnot gruntowych, aby porządkować swoje sprawy związane z gruntami, które posiadają, ponieważ nie wiadomo, kiedy ten inwestor może się znaleźć. I tutaj jest duża szansa, że kilkanaście miejsc pracy w Majdanie Wielkim z tego typu powstanie. Oprócz tego wiele różnych bieżących spraw, którymi na co dzień zajmowałem się z moimi współpracownikami. Były spotkania z dyrektorami szkół w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok 2016-2017. Wszyscy wiemy, szkoły są w dużej niepewności. Musieliśmy przed chwilą ze spotkania z nauczycielami, którzy dzisiaj kończą rok szkolny i praktycznie nie wiedzą, co będzie w dobrym do szkoły, czy będzie już jakaś reforma. Tak jak wszyscy mówią, 4-4-4, czyli 4 klasy szkoły podstawowej, 4 gimnazjum, albo nie wiem, jak to będzie nazwane, 4 klasy liceum. Dalej są niepewności, nie mogą zamówić podręczników, nie wiedzą, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja miejsce spotkania z wykonawcami osób chrystyjnych wykonalności do instalacji OZE, modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji. Te wszystkie wnioski są złożone do Urzędu Marszałkowskiego i są cały czas w ocenie, także informacji nie mamy, jak to będzie się toczyło. Uczestniczyliśmy w wyjazdach i spotkaniach w ramach lokalnej grupy działania i lokalnej grupy edukacyjnej dotyczące spraw związanych ze strategią, jej oceną i podziałem środków na poszczególne działania z względu na moc korzystać gminy i stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy. Spotkania na projektu aktywne rozpoczę, w którym udział jest ponad 30 gmin, przygotowanie są dokumenty, które umożliwią gminom uczestniczącym w projekcie otrzymanie dodatkowych 10 punktów przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Tutaj doświadczyła nas też, proszę Państwa, kontrola z najniższej listy kontroli. Przez ponad miesiąc, półtorej miesiąca urzędnik z najniższej listy kontroli sprawdzał wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania gminy, jako uzdrowiska, spraw związanych z uzdrowiskiem, opłatą uzdrowiskową, wszelkie uchwały dotyczące uzdrowiska za lata 2014-2015, protokół, myślę, że za jakieś pół miesiąca, czy może trochę dłużej powinien trafić do gminy. I tak większość gmin uzdrowiskowych takie kontrole przechodzi z tego, co się udało mu zorientować. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi. Króciutka informacja o potencjalowi przewodniczący Rady Miejskiej. W okresie od ostatniej sesji zwyczajnej 9 dyżurów było w każdym wtorek od 11 do 15. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Maria Mieszka włącza się w te dyżury. Także wspólnie tutaj dyżurujemy. Brałem udział w pracach większości komisji. 15 kwietnia brałem udział w spotkaniu władz samorządowych z Radą Parafialną. Celem tego spotkania było poszukiwanie pomysłu na zagospodarowanie budynku dawnego w danej gminie. 8 maja uczestniczyłem w okolicy Świętego Florianu.
10 maja spotkaliśmy się wspólnie z panem burmistrzem, z panem Andrzejem Wodnickim, dyrektorem biuratystycznego KMAN. Omówiliśmy sprawy związane z wjazdami na targi turystyczne, a celem jest promocja Krasnodrotu i naszego Roztocza. 12 maja wspólnie z panem burmistrzem teraz uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem starostą. Rozmawialiśmy o poprawie nawierzchni dróg powiatowych na terenie naszej gminy i miasta oraz wspólnych inwestycjach w tym zakresie. 15 maja uczestniczył w turnieju Arena Cup. To turniej małych piłkarzy, wydarzymy z nich czy na Zamościach i z Krasnogroda, a organizatorem tego turnieju była Akademia Piłkarska Arena. I to były takie najważniejsze sprawy. Radę osobiście, udział mieszkańców informują nas o różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem miasta i gminy Krasnodar, na dyżurach telefonicznych i na ulicy. I te wszystkie sprawy przekazujemy do pana burmistrza i do pracowników Urzędu Miejskiego. Dziękuję. Proszę państwa, przystępujemy do realizacji punktu 6 interpelacji o wnioski. Króciutka jeszcze informacja o posiedzeniu komisji 6 czerwca. Odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. To było przed sesją 15 czerwca oraz przed tą sesją 20 czerwca, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 21 czerwca posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i 22 posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych. Rady, przypominam, jest taki coś jak kwartalny radnego wybranic. Wiem, że niektórzy radni korzystają, także prosimy o korzystanie z tego. Bardzo ciekawe pomysły, artykuły związane oczywiście z funkcjonowaniem samorządu. Króciutkie może jeszcze wprowadzenie do tego punktu. Proszę państwa, kilka słów na temat interpelacji. Może być złożona ustnie lub na piśmie. Dotyczy istotnych, zasadniczych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego miasta i gminy. Składana jest do organu wykonawczego. Natomiast zapytanie, to co najczęściej stosujemy, ma troszeczkę niższy ciężar, dotyczy spraw niższej wagi, lub może dotyczyć spraw jednostki. Celem mojej drodze jest uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie. No oczywiście sprowokowanie dyskusji, ewentualnie zajęcie jakiegoś stanowiska przez władze ustawodawcze nasze lub wykonawcze naszej gminy w tej danej kwestii. No i oczywiście traktujemy to jako kontroli nad władzą wykonawczą. Tryb i sposób wnoszenia interpelacji zapytań, sposób udzielania odpowiedzi na nie oraz terminy reguluje statut gminy. Także w tym punkcie, moi drodzy, tak jak się umówiliśmy, zadajemy pytania, natomiast po procedowaniu uchwał w punkcie 8 będziemy uzyskiwali odpowiedzi. Burmistrz albo sam będzie odpowiadał, będzie wskazywał upoważnioną osobę. Natomiast jeżeli nie uzyskamy odpowiedzi, winna być ona udzielona na piśmie w ciągu 14 dni. Tak jak państwo mówiłem, nie szansa na odpowiedź wyczerpującą, kompletną. Także jest sens, moi drodzy, żebyśmy tę interpelację rozdzielili. Moi drodzy, każdy ma 5 minut na swobodną albo wypowiedź, albo zadanie pytania, albo zadawanie kilkunastu, kilku, dziesięciu pytań. 5 minut dla każdego. Raczej staramy się nie rozdzielać tego, nie dzielić na 2 minuty i 3 minuty. Będziemy, moi drodzy, zadawali pytania w kolejności już ustalonej, czyli radni, później przewodniczący rad osiedlowych i sołtysi, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych i mieszkańcy w takiej kolejności. Proszę bardzo, radni, jeżeli mamy pytania, proszę bardzo. Proszę bardzo, radny Zakarpowy. Proszę tutaj mikrofon przenośny. Okres prowokacyjny, tak, na toaletę.
prosiliśmy o wyciąg informacji z operatu wodnoprawnego odnośnie terminu napełniania zbiorników wodnych naszego zalewu i ustawy wodnoprawnych. Chciałbym jeszcze takie parametry charakterystyczne, żeby wyciągnąć z tego operatu. Na początku roku pracownik informacji turystycznej na zebraniu z pracodawcami zadeklarował przegląd i przygotowanie szlaków turystycznych do sezonu letniego. Chciałem uzyskać informację na tym, jak to się skończyło i czy jesteśmy gotowi ze szlakami turystycznymi na przyjęcie turystów. Pytanie do burmistrza, ewentualnie do dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy są jakieś plany na uatrakcyjnienie jakiejś imprezy na basenach w sezonie wakacyjnym. Mam jeszcze takie sygnały do mieszkańców ulicy Sikorskiego Kościuszki. Prosiłbym o pisemne wystąpienie do Urzędu Gmin Powiatowych Zamościa o możliwość do przejścia dla pieszych przez skrzyżowanie ulicy Sikorskiego Kościuszki. Było już kiedyś. Są też w moim kręgu i takie prośby odnośnie przybierania na planach. Ma się tutaj przebrać. Może to jest wielki problem, żeby taki ser starszy, czyli ustawić się umożliwić turystom przebranie się na terenie zalewu. I jeszcze chciałbym, żeby wrócił temat karetki. Ponownie napisać pisemko do wojewody, jak wygląda sprawa odnośnie decyzji, czy karetka zostaje, czy nie zostaje. Ja mam troszkę wrócić, ale wydaje mi się, że trzeba było takie pismo stosować ponownie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radni. Proszę bardzo, radny czas. Kilka pytań właśnie, które zadali mi mieszkańcy mojego okręgu. Pierwsze pytanie to jest, na jakim etapie są prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków? Drugie pytanie, tu chodzi o piłkarzy. W tym roku Krasnodar obchodzi jubileusz istnienia i czy byłaby możliwość dofinansowania imprezy, którą planują zorganizować? Mieszkańcy Grabnika, Nowej Wsi oraz ulicy Zamojskiej pytają o tą firmę, która ma tam na Grabniku powstać. Czy urząd kontaktował się z inwestorem? Na jakim etapie są te prace? Czy tam będzie coś robione? No, ile są plotki na temat tego, że to powstanie, nie powstanie? Kolejne pytanie to, czy możliwe jest zagospodarowanie, ewentualnie, nie wiem, uporządkowanie placu, który jest tak po drugiej stronie tego parku tutaj przy rzece, przy moście. Takie, nie wiem, jakieś wykoszenie trawy, ewentualnie wycięcie tam tych krzaków, na tych krzakach jest trochę jakichś butelek porządzonych, bo teraz nie widać tego, bo tam to zarosło, nie? Ale w zimie jest to widoczne i tak pytają, bo tak dużo osób tam tędy chodzi, prawda? No i to widać, no, ten taki bałagan tam. Jeszcze takie pytanie, do kogo mieszkańcy powinni zwracać się, jeśli chodzi o problem powęsających się dzikich zwierząt? Choć głównie o lisy, nie? No bo tutaj nawet w sąsiedztwu lisy się wykociły, nie wiem, i też był problem. I tak, no, może dzieci szczególnie mówią, bo wchodzona to burza, jeśli można byłoby to. Jeszcze takie pytanie, czy urząd myślał o wznowieniu publikacji o Krasnogrodzie, chociaż ten taki album, który był wydany za poprzednich władz? Czy byłaby możliwość, nie wiem, bo dużo osób jest zainteresowanych kupnem takiego albumu. Jeszcze pytanie dotyczące basenu, a mianowicie godzin otwarcia. Czy nie udało się wydłużyć tych godzin? Bo prawda, to było tam na godzinę 18, a nie wiem, na przykład do 20 ze względu na upały, bo część osób chciałaby tam pójść wieczorem właśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, bo tak, o ile wiem, to panowie ze Synacza złożyli takie pismo do pana burmistrza i przewodniczącego rady w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie sklepu w Wódce Kusińskiej, w mianowicie OSP. Tylko że lokal jest położony niecałe 100 metrów od miejsca kultu, czy od kaplicy, a mamy osobę zainteresowaną otwarciem takiego sklepu, tylko że uzależnia po prostu otwarcie tego sklepu od pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Po prostu dlatego, że inaczej nie będziemy się to opłacało, powiem po prostu. Czy możemy, tak, jeśli to możliwe, to chciałbym sięgnąć opinii państwa danych, czy to też jakie państwo zgodę też na takie rozwiązanie. Jeśli byłaby taka możliwość, bo nie mamy sklepu, nie ma u nas w ogóle sklepu, nie ma wcale, tak? Bo to jest śmieszne, żeby ktoś jeździł u was, czy zapalka, czy kilogram cukru, czy sobie do miasta Lugowo. Czasem jest pilna potrzeba, jest problem, nie staje się komfortowe, to jest dla mieszkańców. I w związku z tym chciałbym taką opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałabym podziękować się bardzo za uwiedzenie terenu przy Centrum Informacji Turystycznej. Naprawdę wizerunkowo bardzo ładnie wygląda. A pytanie moje dotyczy realizacji zgłoszonego przeze mnie wniosku dotyczącego budowy chodnika na ulicy Spokojnej. Na jakim etapie jest i jak to ma po prostu teraz, co się powoduje w zakresie firmy. Proszę bardzo, mogę w tym razem już na pewno. Skoro już podrasz, to jeszcze ja mam takie pytanie. Zbliża się obóz i dobrze by było, już rozmawialiśmy o tym, postawić dwie ławeczki, chociaż w tym parku. Księdza Buntowicza. I może być to przy tym łącznym, bo tam pieszo rower, tam nie bardzo można postawić ławeczki, pieszo rower. Ale jest taka boczna duszka w kierunku kościoła. Gdyby to było możliwe, dobrze by było na obóz, bo nie jest to potrzebne. Teraz sprawa o mocowanie tych koszy alei. Tam robione jest na bieżąco, ale to musi być nie zrobione w ostatniej chwili, przeniosły je do daleko. I wracając do tego, na tym placu, który jest za kaplicą, tam wzdłuż drogi do Kurzyńca zrobiła się ta wyrwa i tam będą ludzie przejeżdżać i pod tej nocą, bo tam mogą uszkodzić sobie samochód. Dobrze było czymkolwiek tam zasypać. Po jednej burzy tam zrobiła się to, ten przepust jest pod szosą i po prostu nazbierało się dużo wody i wzdłuż tej drogi jest tam wyrwa. Może zasunąć, no nie wiem, trzeba to zanawiać. I jeszcze z prośbą, żeby, myślę, że też o tym pomyślano, żeby postawić jadnicę za kaplicą, bo są tłumy, czyli tam są, jest tak potrzeba. I pytanie jeszcze jest moje takie, że na jakim etapie jest realizowana ta inwestycja, to jest oświetlenie o ulicy Łąkowej i tam częściowo Łąkowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Radni, jeszcze coś mamy? To może ja. Panie burmistrzu, chciałbym uzyskać informację, bo bardzo duże jest zainteresowanie tym programem rządowym 500+. Jak to się odbywa realizacja tego programu w naszej gminie? Chociaż króciutko, tak żebyśmy po prostu byli zorientowani. I mam jeszcze jedno pytanie. Tutaj wydaje mi się, że ten pomysł jest dobry. Chodzi o rekomendację obiektów turystycznych przez pana burmistrza. Informacje są w internecie, natomiast nie wszyscy czytają te informacje. Nawet radni pytają. Także prosilibyśmy, panie burmistrzu, o kilka informacji takich bliższych, na czym to polega. No jaki jest cel? Cel na pewno dobry, no i miejmy nadzieję, że da się uda. Czy ktoś z radnych jeszcze ma jakieś pytania? Proszę bardzo. Tak, ale mówiliśmy, że panie ma jeszcze w jednej części. Tak, proszę, więc nie nadużywać. Ja chciałbym zapytać, ponieważ tutaj radny Sachajko zgłosił problem dotyczący toalety przy placu zabaw.
Ja mam taki dylemat i zawsze, kiedy w sobotę przychadzam się, czy jestem w sklepie, czy w niedzielę, właśnie toaleta przy Urzędzie Miasta, bo naprawdę, czy gdziekolwiek, w ogóle nie mamy szalet i rzeczywiście jest to bardzo duży dylemat. W tygodniu owszem, gdzieś ludzie tam pójdą, czy do środka. I to ci ludzie, którzy zwyczaj po prostu tutaj bywają, ale ci z miasta naprawdę kupią się, bo przy cennej informacji zgoda. Ale nieraz jest taka potrzeba, że natychmiast. Nie wiem, na jakim etapie mogłaby być modernizacja tych właśnie szalet, bo ja rozumiem, że tak są, ale w takim stanie, bo kiedyś korzystałam, że potem może się może, ale naprawdę trzeba się pochylić nad tym tematem, tych właśnie szalet, bo to jest istotna sprawa. Przepraszam, bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z radnych jeszcze ma pytania? Z radnych? Nie ma. Proszę bardzo, panowie i panie sołtys i przewodniczący na posiedleniu. Tak jak się mówi, się takie kolejności, czy państwo macie pytania? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie radni, jest taka sprawa. To mówienie o radnych czy sklepie, żeby to utrzymali się te sklepy na wsiach. Faktycznie, że jest źle, duże wsie ujazdowe te sklepy jedno, a jeden taki przypadek był, to nie tylko raz, ale nie często się zdarzało. W jednej miejscowości obok sklepu idzie gospodarz kupić te samochody towar. Zaraz z nogą, do domu idzie, zamiast do domu, wraca z powrotem do sklepu, ty słuchaj, z morgu idzie to i tam. To sklepowy pokazuje, ale tak. A gdzie nie ja mam tych polityków? Dlaczego ja to kupię? Wszystko na ludziach. Tego się tam nie było. Takie objazdowe sklepy polityki mają nie było. Tak. Ja mu upłacę się, ja mu się nie płacę, bo urząd sklepowy też rozwijamy. Kasa fiskalna, to tak, to nie widzę. Tak teraz patrzę. Dziękuję bardzo. Prosimy. Proszę bardzo. Kilka sesji do tyłu wstecz był temat, gdyby się nie wiedzieć na temat dzików zwierząt. Ja też chcę, żeby w młodzie więcej. Więc kłócimy się dziki, także to nie jest procent do układu, może i tak cała tylko chcę być właśnie, bo to idzie teraz na kamerę. Może by się nie wiedzą, że nie ma. Są, jest więcej. Zapraszamy do zachowania i tak dalej. Także chcę udzielimy informacji, gdzie te ludzie są, te dziki, żeby nie szukać, może to zostać, także jest problem dokładny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Taką sprawę, w sprawie rzeków. Czy te rzeki byśmy nie mogli ją oczyścić własnym nakazem, symptomem, bo ona po prostu się pytała, gdzie to jest rzeka wiesz. A te rzeki w ogóle nie widać. Jeśli jest teraz mały stan wody, może jakimś cudem byśmy to ją utrudnili, bo to naprawdę no to. Ale panie panowie, nie rozmawiamy się przeszkadza. I druga sprawa, mamy ten punkt widokowy. Od strony miasta, kiedyś go było bardzo ładnie widać, bo ładnie się prezentował, a w tej chwili zarasta, zaraz go nie będzie widać w ogóle. I co? I jeszcze jedna na ulicy Zamojskiej, tam tutaj 200 metrów drogi, tej nawierzchni. Tam ludzie nie mogą spać na tej ulicy. Tam jest naprawdę potwornie głośno, jeśli jak jedzie jakiś pojazd. I dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze jakieś pytania? Panie i panowie sołtysi, przewodniczący rad osiedlowych. Nie mamy, tak? Dyrektorzy jednostek i kierownicy jednostek organizacyjnych, mamy jakieś pytania? Nie mamy. Proszę bardzo, pozostali te osoby. Proszę bardzo, pan Polanowski. Dziękuję. Na spotkaniu przy wyborze pytałem pana komendanta radnego, który jest przewodniczącego. Ja bym poprosił do mikrofonu. Mikrofon, tak, tak, tak. Na spotkaniu przedwyborczym pytałem pana kandydata radnego, pana Wyrostkiewicza, dyrektora, o to, dlaczego nie ma godła na budynku urzędu. Odpowiedź była, nie zauważyłem.
Pytałem pana także już jako przewodniczącego Rady Miasta, dlaczego na 14 sesji dopiero pojawiło się GORiN. Mając to na względzie, pytam się pana, czy zapoznał się pan z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej, bo nadal nie spełnia pan wymogów ustawowych ustanowień ustawy. Druga sprawa, statut. Pytanie moje, co pan zrobił? Cytuję pana z poprzedniej sesji. Burmistrzowi dałbym zadanie, żeby opracował nowy statut. Za 2 miesiące będziemy mieli nowe dokumenty. Minęły 2 miesiące. Informuję pana, iż naruszył pan przepisy ustawy o samorządzie gminnym i statut. Ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 18, punkt 2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podpunkt 1. Uchwalenie statutu gminy. Katalog jest zamknięty. Paragraf 11, punkt 2. Rada nie może przenieść swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ. Wnioski. Brak podstawowej znajomości treści statutu i ustawy. Lekceważenie obowiązków. Prawie 2 lata na funkcji przewodniczącego. Konieczne natychmiastowe szkolenie. Swoim postępowaniem przyczynia się pan do obniżenia autorytetu całej Rady. Co należało zrobić? Powołać zespół z radnych do opracowania projektu. Opracować harmonogram pracy zespołu. Nałożyć na to oś czasową, pomyśleć o ewentualnych konsultacjach społecznych. To nie jest praca twórcza. W Polsce jest 2,5 tysiące gmin, które swoje statuty publikują. Od skrytu, to takie małe. Pytał mnie pan ostatnio, czy jestem osobą wierzącą. Teraz ja publicznie pana zapytam. Czy zna pan pojęcie uczciwej pracy w nauczaniu Jana Pawła II? Jeżeli nie, to ja panu chętnie zacytuję. Jeżeli pan chce, teraz. Jeżeli nie, to oko w oko. Ostatni temat. Przedostatni. Duże zadanie, jakie gmina podjęła, więc montaż odnawialnych źródeł energii. Chciałbym się temu zadaniu przyjrzeć i przyglądają się temu zadaniu przez ostatni tydzień. Nie w sensie zasadności i celowości tego zadania, bo jest to oczywiste i uważam, że to zadanie powinno być zrealizowane już znacznie wcześniej. Ale w sposobie procedowania tego zadania przez Radę Miejską. Proszę państwa, 1 czerwca wpływa projekt uchwały. Decyzja o nadzwyczajnej sesji. Pytanie. Czy epidemia, czy klęska żywiołowa, czy wizyta prezydenta, czy jest to tylko wniosek o środki unijne? Posiedzenie nadzwyczajne Komisji Finansów. 6 czerwca. Nadzwyczajna sesja w zwyczajnej sprawie. Bez zadyka, a materiał był zbłędany. Całą pracę determinuje termin złożenia wniosku, który był znany znacznie wcześniej. Można to było przygotować i odpowiednio procedować. Przez 5 dni codziennie próbowałem dotrzeć do dokumentów. Nie ma dokumentu, który wpłynął do przewodniczącego Rady Miasta od pana burmistrza. Przewodniczący pan Wyrostkiewicz rozpoczął procedowania bez spełnienia podstawowych warunków określonych w statucie. To jest paragraf 19, punkt 4. Projekt uchwały powinien być uzasadniony. W szczególności winna być wskazana potrzeba podjęcia uchwały. Panie Balanowski, 5 minut minęło. Ostatnie 2 zdania. Już niemożliwe, kończymy. Oczekiwane skutki społeczne, skutki finansowe tego zadania. Pisma niepodpisywane. Bez żadnych dekretacji, nawet o zapoznaniu się. Nieuwiarygodnione. Pismo nie ma żadnych znaków rejestracyjnych, zarówno wchodzące, jak i wychodzące. Nie przeszło przez dziennik. Mimo to, iż statut zezwala na zapoznanie się z tego, nie można było tego zrobić. I już kończę. To jest akurat, już kończę. To jest akurat. Za ile skończymy? 5 minut minęło już. Tak się mawialiśmy. Zgoda, już kończę. To jest abecadło, które powinien przewodniczący znać. Sprawa rejestracji, ostatnia sprawa posiedzenia komisji.
Panowie, te posiedzenia komisji wyglądają, jakby się odbywały w konspiracji. Pierwszy raz poszedłem na posiedzenie komisji, na którym mnie nawet nie wpuszczono. Kazano mi stać 7 minut i czekać na podjęcie decyzji o tym, czy mogę wejść. Mimo tego już ustawa przewiduje, że może obywatel wejść na to posiedzenie. Proszę dać do publicznej wiadomości, kiedy... I już, panie Polanowski, zabieram panu głos. Ostatnie pytanie do pana burmistrza. Czy dobrze słyszałem, że udało się złożyć, zdobyć porozumienie i droga jasna zielone, będzie wniosek o Schetynówkę w tym roku? Czy to jest prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, nie w tym momencie. Jak się mawiacie. Czy ktoś jeszcze z osób z zewnątrz, tak, z mieszkańców? Dziękuję bardzo. Tak jak uzgodniliśmy, moi drodzy, będzie czas na odpowiedzi. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Podjęcie uchwał i tą część sesji poprowadzi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Rady Mieczysław Dziuk. Proszę bardzo. Otrzymali uzasadnienia, treść uchwały i uzasadnienie do uchwały. Czy są pytania do niniejszej uchwały? Pytań nie widzę. Wobec powyższego. Przystępujemy do.
Przystępujemy teraz do rozpatrzenia uchwały nr 2 dotyczącej zmiany uchwały nr 14/2016 w Rady Miejskiej w Konstantynowie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z obszaru rekreacyjno-urzędowego w Zalach w Konstantynowie. Bardzo proszę o komentarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Na 12 kwietnia Rada podjęła uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z obszaru rekreacyjnego użytkowego Zalew w Krasnogrodzie. Powyższą uchwałę w tej treści, jaka została uchwalona, została przekazana wojewodzie do publikacji i została ona opublikowana. Ale w dniu 31 maja 2016 roku do Rady Burmistrza wpłynęło pismo z Obecnego Urzędu Wojewódzkiego do wiadomości na przewodniczącego Rady. Pismo, w którym wskazuje pan dyrektor Wydziału Prawnego i Zupełnienia Wojewody, że w ustaleniu tych przepisów Rada przekroczyła swoje uprawnienia, wskazując, że w paragrafie 4 załącznik w punkcie 8 stwierdzenie mówiące o bezpieczeństwie dzieci przebywających, przepraszam, o niszczeniu istniejących urządzeń i wyposażeniu. Twierdzi się, że ten zapis jest uregulowany w kodeksie wykroczeń i w związku z tym nie powinien się pojawić w naszym regulaminie. Również paragraf 5, też paragraf 6 i 7, który mówi o bezpieczeństwie dzieci przebywających na obszarze zalewu, o naruszaniu porządku publicznego oraz o odpowiedzialności organizatora imprez za bezpieczeństwo uczestników, że też te trzy paragrafy zawierają treści, które przekraczają obowiązki ustawowe. W związku z tym, ponieważ mamy świadomość, że wojewoda ma do dyspozycji taki argument prawny, może naszą uchwałę zaskarży do Sądu Administracyjnego, a ponieważ wszystkie te regulacje, które zostały wymienione, zostały oparte stosownymi rozstrzygnięciami wojewódzkich sądów administracyjnych. W związku z tym, żeby nie wchodzić w jakiś spór siłowy, uznaliśmy, że należy w regulaminie korzystania dokonać stosownych skreśleń. Dlatego w paragrafie 4 proponuje się skreślić punkt 8 i skreślić te kwestionowane 3 paragrafy 5, 6 i 7. W pozostałej części regulamin pozostaje w tej samej treści. Ponieważ uchwała została opublikowana, teraz się również podlega publikacji skorygowanej, oczywiście w skorygowanej treści o te 3 punkty. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania dotyczące niniejszej uchwały? Pytań nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań lub panów radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się przeciw? Kto się wstrzymał? Uważam, że ta uchwała również została podjęta i podjęta. Przystępujemy do podjęcia uchwały nr 3 dotyczącej zmiany uchwały nr 16 przez 106 przez 2016 Rady Miejskiej w Krasnodarze z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji drogowych zadań drogowych powiatowych na terenie gminy Krasnodar. Bardzo proszę o komentarz pan Wizut. Szanowni Państwo, pierwotnie podjęta uchwała nr 14, uchwalona przez 106 przez 2016 Rady Miejskiej w Krasnodarze z dnia 12 kwietnia 2016 roku, przewidywała udzielenie pomocy finansowej powiatowi zamojskiemu na zadanie pod nazwą wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 2949L w ciągu Krasnodar-Mokokon. Jest to odcinek w miejscowości Łuka Kosińska. Wysokość pomocy finansowej na wzmocnienie tego odcinka została określona w wysokości 50 tysięcy złotych, czyli do 50% kosztów realizacji zadania remontowego. Zarząd dróg powiatowych po podjęciu uchwały i
pismem z dnia 25 kwietnia 2016 roku poinformował burmistrza Bielsko-Brodu, że wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej przez miejscowość Burka Kusińska z przyczyn formalno-prawnych nie może zostać zrealizowane, gdyż powiat zamojski w części nie jest właścicielem pasa drogowego, po którym przebiega droga powiatowa ciągu Kresnowy-Bukikąt na terenie Burki Kusińskiej. W związku z powyższym w uchwale nr 14/106/2016 Rady Miejskiej w Krasnogrodzie z dnia 12 kwietnia 2016 roku proponuje się wprowadzić następujące zmiany. Zmiana pierwsza to będzie odstąpienie od realizacji zadania pod nazwą wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 2949 Krasnogród Długi Kąt, to jest odcinka w miejscowości Burka Kusińska, oraz udzielenia pomocy finansowej na to zadanie w wysokości 50 tysięcy złotych. Natomiast pomoc finansowa przeznaczona na wzmocnienie odcinka drogi powiatowej nr 2949L Krasnogród Długi Kąt w miejscowości Burka Kusińska w wysokości 50 tysięcy złotych proponuje się przenieść na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej o tym samym numerze tego samego ciągu, lecz zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Burka Kusińska i Krasnogród. Po zmianie uchwały pomoc finansowa na realizację wzmocnienia odcinka pomiędzy Burką Kusińską a Krasnogrodem uległaby zwiększeniu z 15 tysięcy do 65 tysięcy złotych, co będzie również stanowiło do 50% wartości zadania remontowego. Zmiana druga dotyczy odcinka przebiegającego w Majdanie Wielkim. Polega na tym, że zwiększa się pomoc finansową dla powiatu zamojskiego z 15 tysięcy złotych na 30 tysięcy złotych na zadanie wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 3263L w ciągu Krasnogród Majdan Wielki. Jest to odcinek w Majdanie Wielkim, kontynuacja roku w kierunku Majdanu Małego. Udzielona pomoc powiatowi będzie również stanowiła do 50% wartości zadania remontowego. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania dotyczące niniejszej uchwały? Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie burmistrzu, pragnę podziękować Komisji Budżetowej za pomoc w przygotowaniu wniosku o wyliczenie tych dotacji z 15 na 30 tysięcy dolarów. Dziękuję bardzo. A pan burmistrzu za poszukanie pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze zrozumiałem, dotyczy to tylko odcinka przez miejscowość Burka Kusińska, tak? Czy tam nie będzie tego? Szkoda, że nie ma pana wicestarosty, pana Mielińskiego tutaj. Zapytalibyśmy się go wtedy, czy taka inwestycja będzie realizowana w przyszłości, bo to na pewno jest związane. Bo nie układ pan naprawdę, że na razie się tutaj będzie. Proszę mi wierzyć. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytań nie widzę. Wobec tego, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta i jednogłośnie. Przystępujemy do uchwały nr 4 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnogród. Bardzo proszę o komentarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na podstawie artykułu 11 nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach w dniu 1 sierpnia 2016 roku tracą moc dotychczasowe prawa miejscowego czy uchwały podjęte przed dniem 1 lutego 2015 roku na podstawie artykułu 4, 6L, 6L, 6L. Ustęp 3 i 4 ustawy w związku z powyższym. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnogród traci moc. Proponowany projekt uchwały zawiera regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i wypełnia delegacje ustawowe zawarte w artykule 4 ustawy oraz uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu. W stosunku do poprzedniej wersji w treści regulaminu wprowadza się następujące zmiany. Zmiana częstotliwości pozbywania się mieszanych odpadów komunalnych podyktowana zmianą w ustawie
poprzedniej wersji regulamin częstotliwości pozbywania się tych odpadów raz w miesiącu było. Teraz zgodnie z artykułem 6 ust. 3b nowelizowanej ustawy częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych w okresie od kwietnia do października nie może być rzadszy niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych, nie rzadszy niż raz na dwa tygodnie z całkowicie jednorodzinnych. W przypadku gminy wiejskich oraz części wiejskich gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania tych odpadów może być rzadszy. W ustępie pierwszym, w paragrafie 4 regulaminu dostosowano do zapisów ustawy. W regulaminie dodano 5 w paragrafie 2 mówiąc o tym, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości porządku na terenie nieruchomości poprzez sprzątanie błota, śniegu lub innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Z regulaminu zdjęto ustęp 1 w paragrafie 9 wprowadzający obowiązek przetrzymywania pojemników powodów na odpadów w miejscu wyodrębnionym w granicach nieruchomości na równej nawierzchni, w miarę możliwości sprawdzonych, zabezpieczonych przed zbieraniem się wody oraz błota. W miejscu łatwo dostępnym dla ich użytkowników w sposób powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Usunięto również punkty 2 i 3 w paragrafie 11 regulaminu zakazujące wprowadzania zwierząt do obiektów użytkowników. Na terenie placów Wielki Zabach, Piaskownic Radziecki, Kąpielsko oraz terenów objętych zakazem. Powyższe zmiany podyktowane są wyzwaniem prokuratury rejonowej w Zamościu. W poprzedniej sesji przewodniczący rady zapoznał Państwa z pismem z dnia 11 marca do wzięcia naruszeń prawa poprzednim regulaminem. Nie zamieszczono w treści regulaminu zapisów wymagań w zakresie trzymania czystości porządku na terenie nieruchomości, regulujących sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego zakwalifikowano jako niewypełnienie delegacji ustawowej zawartej w artykule 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości porządku gminy. Z tego wynika fakt dodania punktu 5 w paragrafie 2 regulaminu, który przytoczyłem wcześniej. Natomiast zapisy zawarte w ustępie 1 paragraf 9 oraz punkt 2 i 3 w paragrafie 11 regulaminu usunięto. Które usunięto, to prawo uchwałą jako przekroczenie przez Radę Miejską delegacji ustawowej zawartej w artykule 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości. Pozostałe zapisy regulaminu nie uległy zmianie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, tak proszę następny raz, tylko jeszcze wyraźniej, bo tak czasem nie rozumieliśmy, naprawdę. Państwo otrzymali całość tego regulaminu. Mam Wam możliwość zapoznania się. Czy są pytania do niniejszej uchwały? Bardzo proszę. Proszę bardzo, pan radny Ciepła. Jak to się ma do umowy, która w tej chwili obowiązuje? To znaczy, umowę tu mamy podpisaną do końca roku, przekaz do końca roku. No tutaj przy następnym przetargu trzeba będzie po prostu to rozważyć i do umowy trzeba będzie to wpisać. I wiadomo, czy to zwiększy, czy zmniejszy koszty. No wydaje się, że chyba powyższy koszty odbierania odpadów z terenu miejskich przede wszystkim. Czy stawka prowadzenia że opłata miesięczna. Znaczy jest możliwość prowadzenia zróżnicowania stawki. Tak. A jeżeli 4 razy częściej, to może by nie było. Znaczy no tak, jeszcze nie jesteśmy po przetargu, nie wiemy jakie będą stawki, nie wiemy co, jeżeli nie sprzedamy. No ale logiczne by było prowadzić właśnie zróżnicowanie tych cen, bo wiadomo w mieście będzie częściej dużo. Ale podsumowując, do końca roku nie ulega zmianie. Tak, do końca roku się działo. Mamy już w końcu roku podpisaną umowę, jest harmonogram, tą umowę już też podpisać, układa ten, gdzie jeszcze te jakby nie weszło w prawo. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Pytanie widzę wobec tego, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Ktoś jest przeciw? Uważam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Następną uchwałą mamy uchwałę dotyczącą podkreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krasnolud i zagospodarowania tych odpadów. Bardzo proszę pana przewodnika Przemka Wiłana o podjęcie uchwały, czy wstawienia tej uchwały przez szanowną radą jest taki sam. Na podstawie artykułu 11 nowelizacji ustawy ta uchwała da się mocniej 1 sierpnia. Należy podjąć kolejną. Ta uchwała ściśle wiąże się z regulaminem utrzymania czystości porządku gminy. Tam zaszły zmiany odnośnie tej częstotliwości. Tutaj też wprowadzamy zmiany odnośnie tej częstotliwości oddzielne. Pozostała treść tej uchwały się nie zmienia także. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś miał pytanie dotyczące mniejszych uchwały? Proszę bardzo, pan radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Może nie do końca moje pytanie będzie związane z tą uchwałą, ale tak sobie przypomniałem, bo zadawałem w roku ubiegłym pytanie odnośnie przetargu. Mieliśmy go dwa lata temu przetarg nieograniczony, a moje pytanie, czy w tym roku, gdzie mowa wygasa, czy dalej wyraźnie będzie przystępowała do przetargu nieograniczonego, czy ograniczonego? Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź. To znaczy tryb przetargowy, jak wybierzemy, no to jeszcze jest, czy to będzie w formie przetargu nieograniczonego czy ograniczonego, no to jeszcze jest kwestia rozważenia. Bo przetarg myślę, że trzeba będzie już ogłosić, zacząć te procedury przetargowe, myślę, około koniec września, żeby to wszystkie te ustawowe terminy można było zatrzymać. A formą przetargu, no to już tak jak mówię. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Więc tak, ja mam taki wniosek dotyczący mniejszej uchwały, zwłaszcza, że jak Państwo wiedzą, pracuję tam w tym zakładzie, w tym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i mam takie sugestie od mieszkańców gminy, żeby punkt był czynny w punkcie, mam na grafie 6, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w środę i sobotę w godzinach od 10 do 17. A sugestią mieszkańców jest, żeby on był czynny od godziny 8 do 16. Tak jak to jest teraz, bo to ośmienia się lepiej, wprowadza się od godziny 9 do 17, to wprowadza tylko niepotrzebne zamieszanie, bo później tego. I tak mieszkańcy wolą, żeby on był wcześniej otwarty, bo mogą wcześniej po prostu te odpady zdać i wtedy są mieli zrozumieć dzień po prostu. Ale tak powiem. Więc zgłaszam taki wniosek, może prosiłbym go o jego przegłosowanie, jeśli można by było z taką zmianę od 10 do od godziny 8 do 16. Albo, no, to jest kwestia pana przewodniczącego, żeby pan dyrektor się wypowiedział na ten temat. No, przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Tutaj przewodniczący biura ma rację, bo takie sugestie mieszkańców były do nas, żeby to, że nie ma potrzeby, żeby to było czynne teraz. A drugie widzimy z praktycznej strony. Funkcjonuje to już dłuższy czas i szczególnie w porze zimowej. Jest już ciemno, nikt nie przyjeżdża. Zimno, pracownik tam siedzi naprawdę bez potrzeby. A jeżeli to jest czynne, tak jak teraz już jest czynne, pomimo że w regulaminie jest od 9 do 17, od 8 do 16, zgadza się to dobrze i z mojej strony też gorąca prośba, żeby to poprawić, dostosować do potrzeb i do praktycznego zastosowania. Dziękuję. Dobrze. Czy jest przewodniczącego na zmiany? Musimy, tak. Więc przygotujemy zmianę w paragrafie 6 w niniejszej uchwały, który będzie brzmiał w tej chwili punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w środę i sobotę w godzinach od 8 do godziny 16.
Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem niniejszej poprawki? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Ogłaszam, że poprawka została przyjęta. Teraz przystępujemy do głosowania mniejszej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem mniejszej uchwały z wprowadzającą poprawką? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ogłaszam 10 minut przerwy. Wznawiamy naszą sesję. Przystępujemy teraz do rozpatrzenia uchwały nr 6, która dotyczącej ustalenia zasad deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zamieszkach położonych na obszarze gminy gospodarczej. Bardzo proszę o komentarz. Powód wynaśnięcia poprzedniej uchwały jest taki sam jak poprzednich uchwał z mocy ustawy. No, wzór deklaracji nie zmienił się w stosunku do poprzedniego. Wzór jest, myślę, przejrzysty, łatwy, prosty do popełnienia przez mieszkańców, także nie było powodu zmieniać tego wzoru deklaracji. No, z mocy ustawy ta uchwała traci moc, traci podjąć kolejne. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytanie dotyczące mniejszej uchwały? Pytań nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem mniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do podjęcia uchwały numer 7 dotyczącej określenia terminu częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę pana przerwa o komentarz. Powód jest ten sam, poprzednią uchwała traci mocno na podstawie realizacji ustawy. Ten projekt uchwały określa termin częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz wskazuje, że opłata to umieszcza się ogromnie. Częstotliwość się nie zmienia, czyli razem myślę do końca miesiąca na konto bankowe wśród mieszkańców, które mają indywidualny kontakt, subkonta. Każdy, kto złożył deklarację, ma własny indywidualny konto, który opłaca to opłata. Dobrze, dziękuję. Czy mamy pytania dotyczące mniejszych uchwały? Bardzo proszę. Chciałem pana jeszcze zapytać, panie dyrektorze, ile osób złożyło deklarację za 2015 rok nie uiściło opłaty za rezerwuścia? Zaległości na pewno jeszcze istnieją, bo to do tego nie mam takich danych, ile osób. Ale tak procentowo, przepraszam, procentowo. Procentowo około 90% płaci za opłaty. Całe 10% będą one egzekwowane, nie mają postawy spółki, to ma się zostać podmiotem zbrodni. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Pytań nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem mniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Uchwały nr 8 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystanie. Bardzo proszę panią Adamuszu o komentarz do mniejszej uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, przedstawiając państwu projekt mniejszej uchwały chcielibyśmy zapisami uregulować normy zasady postępowania podczas korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznych, z pracowni i sal, a przede wszystkim chodzi tu o wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych.
naszych szkołach i zespołach szkół. Projekt również przygotowany jest w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem, przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z działania 12.2 w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursu z kształcenia ogólnego. I w ramach tego działania można będzie przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia ściśle określone, matematyczno-przyrodnicze z języków obcych. Będzie można również doposażyć pracownie matematyczno-przyrodnicze i informatyczne i przeszkolić kadrę pedagogiczną w zakresie tych nowych technologii. Minimalny koszt na jedną szkołę to jest minimum 100 tysięcy, wspólna stawka nie jest określona. Wysokość dofinansowania wynosi 95%, a 5% wkładu własnego. I co jest bardzo istotne, tym wkładem własnym może być również wkład niepieniężny, więc my chcąc skorzystać z możliwości realizacji tego projektu bez ponoszenia kosztów, chcielibyśmy, aby realizacja projektu odbywała się na naszych obiektach szkolnych. I będzie to wpisane jako nasz wynajem i użyczenie tych pomieszczeń i tych sal. Stąd regulacja, zapisy w uchwale, bo musi być taki dokument dołączony do wniosku, który określa bardzo konkretne zapisy, a mianowicie jakie urządzenia i obiekty udostępniane, kto będzie określał, jeżeli chodzi o koszt tego wynajmu, to jest oczywiście zwalniany i chyba teraz jest najważniejszy. Także podsumowując, jeżeli chodzi o ustawę, bo to jest na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, Rada Gminy określa zasady, formy prowadzenia tej gospodarki i może jednocześnie poważnie tu mistrza, co też w zapisach tej uchwały jest, do ustalenia wysokości cen i opłat za te usługi. W związku z powyższym uważam, że podjęcie powyższej uchwały jest. Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy pytania dotyczące mniejszej uchwały. Więc przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem mniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się sprzeciw? Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do podjęcia następnej uchwały. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016. Bardzo proszę panią skarbnik o omówienie nam zmiany uchwały budżetowej. W inwestycjach oświatowych
zmniejszamy wydatki, na inwestycje budowy oświetlenia publicznego w ulicy Modrzewiowej o 4600, a zwiększamy na realizację budowy oświetlenia publicznego w ulicy Fiołkowie w Krasnodzie 3500 i budowy oświetlenia publicznego w ulicach Platona Sielowskiego, Kościuszki, Zawiasek i Cicha w Krasnodzie 18300. Są to środki na projekty. Poza tym zmniejszamy wydatki na wybór, przepraszam, odsetki od obligacji i skład pożyczek o 1500 i po rozchodach planowaliśmy spłatę pożyczki z wojewódzkiego funduszu, ale pożyczka ta została umorzona w 30%, w spłacie 70% i osiągnięciu efektu ekologicznego i środki te w wysokości 200 tysięcy zostaną przeznaczone na wybór obligacji. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania dotyczące mniejszej uchwały? Bardzo proszę. Pytań nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad mniejszą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem mniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do rozpatrzenia następnej uchwały dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz za sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Krasnolud za rok 2015. Bardzo proszę panią skarbnik o uchwalenie też mniejszej uchwały. Dokonano wsparcia budżetowego, stopień zaawansowania realizacji
Przeszedziłem 14 rok, to dość wzrost w tym temacie. 14.
2014 roku podatek od nieruchomości. W 2014 roku była to kwota, już podaję, 2638,70 groszy. W 2015 roku 19486. To jest wzrost procentowy 700% w stosunku do 2014 roku. Jeżeli to nie jest tajemnica, to chciałbym wiedzieć, kto skorzysta. Zielone decyzje. Proszę Państwa, wpłynęło do burmistrza 28 podań biegunowo o umorzenie podatków, z czego 7 podań zostało rozpatrzonych negatywnie, natomiast 21 pozytywnie, czyli tych 21 podatników miało umorzone. Tutaj ogółem wszystkie podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Natomiast do publicznej wiadomości podaje się te umorzenia, które są ponad 500 zł. I takich podatników było dwóch, które zostały te należności umorzone. I był to pan Marek Olszewski, któremu zostaną umorzone 18 185 zł. I pan Stachowski Izydor, który miał umorzone 962,73 zł. Natomiast pozostali podatnicy, to były umorzenia do 500 zł. Bo ta kwota pozostała, to jest około tam 2000. Także to już były niewielkie umorzenia. Ja tylko dodam tutaj, jeżeli chodzi o to, że pani skarbnik powiedziała, że wyższe kwoty są podawane do publicznej wiadomości. Te 18 tysięcy to nie były podatki, tylko to było odsetki, żeby umożliwić dłużnikowi spłatę zobowiązania, czyli podatku. Podjęłam uchwałę o umorzeniu odsetek od tych podatków, nie podatku. Sprawdzam, czy to jest. Ja wiem, ale to nie, bo były odsetki. Tak się wykazuje, to były odsetki. Żeby nie pogłębiać tego zadłużenia, chciał spłacić tą kwotę główną, tam było też kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc podjąłem taką decyzję, żeby umorzyć odsetek. Czy nie jest to łatwo? Nie jest to łatwo? Ja sobie zdaję sprawę. Dobrze, dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania dotyczące mniejszych kwot? Pytam Lewicę, wobec powyższego przystępuję do głosowania nad mniejszym uchwałą. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem mniejszym uchwałą, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uważam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I mam do podjęcia jeszcze ostatnią uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium burmistrzowi Kostrowowi z powodu wykonania budżetu za 2015. Bardzo proszę. Proszę Państwa, uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu ściśle jest związana z poprzednią uchwałą. Z tym, że przed podjęciem tej uchwały Rada Miejska powinna zapoznać się jeszcze ze stanowiskiem Komisji Elektrycznej Rady Miejskiej, ponieważ przed uchwała ta powinna być podjęta po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wykonania budżetu, z którym się Państwo zapoznali, z sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą Państwu odczytałam, informacją o stanie mienia, która również którą Państwo otrzymali na ze sprawozdaniem. I ostatnim elementem jest stanowisko Komisji Elekcyjnej, także prosiłabym Przewodniczącego Komisji Elekcyjnej o odczytanie. Bardzo proszę. Uchwała nr 1 ma numer 2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krasnodarze z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy Krasnodar za rok 2015 oraz udzieleniu absolutorium burmistrzowi Krasnodaru. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krasnodarze na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku, działając na podstawie artykułu 18 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dzień ustaw z dnia 2016 roku, pozycja 446 oraz paragraf 21 statutu gminy Krasnodar
bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki. 2. Roczne sprawozdanie opisowe burmistrza Krasnodaru z wykonania budżetu gminy za rok 2015. 3. Uchwała numer RIO-Z-Z-0034/8/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy. 4. Sprawozdaniami statystycznymi RP z wykonania budżetu gminy. 5. Informacją o stanie mienia. W wyniku przeprowadzonej na posiedzeniu dyskusji uchwala co następuje. 1. Pozytywnie opiniuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Sprawozdania finansowe oraz informacje o stanie mienia. 2. Występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Krasnodaru z tytułu wykonania budżetu w 2015 roku. Uzasadnienie. Na podstawie przedstawionych sprawozdań budżet gminy Krasnodar za rok 2015 został wykonany następująco. 1. Dochody w wysokości 24 021 518,86 zł na plan 23 772 900 zł, co stanowi 101,05%. Wydatki w wysokości 23 407 065 zł na plan 24 991 328 zł 35 groszy, co stanowi 95,18%. Budżet gminy na rok 2015 jest budżetem nadwyżkowym i zamknął się nadwyżkowo dochodów nad wydatkami w wysokości 614 453,79 zł. Gromadzenie dochodów oraz realizacja wydatków oraz przyjęty plan finansowy. Budżet gminy zmieniany budżetowego przez Radę Miejską w Krasnodrogie 9 razy. Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 114 000 zł oraz zdeemitowanych obligacji 12 150 000. W roku 2015 zaciągnięto zobowiązania finansowe w wysokości 1 700 000 zł. W ujęciu dochodów i przychodów nad wydatkami i rozkładami za rok 2015 wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 432 882 zł. Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań własnych i zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a niewykorzystane kwoty zostały skrócone. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone łącznie dla Zakładu Budżetowego i jednostek budżetowych oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o stanie mienia zawiera informacje o posiadanych nieruchomościach oraz o uzyskanych dochodach z tytułu gospodarki i mienia. W świetle otrzymanych sprawozdań Komisja Rewizyjna uznaje działanie burmistrza Krasnodaru za rzetelne i kieruje do Rady Miejskiej w Krasnodarze wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenie burmistrzowi Krasnodaru. Dziękuję bardzo. Panu Przewodniczącemu Zarządu Komisji Rewizyjnej i Panu Przewodniczącemu. Pani Wysoka. Proszę Państwa, uchwała Komisji Rewizyjnej już została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalnej Izby Obrachunkowa udała się w sprawie uchwały. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 uchwała z 1992 roku Regionalnych Izb Obrachunkowych w związku z artykułem 18 ustęp 3 z 5 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po rozpatrzeniu na posiedzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krasnodarze przyjmując się absolutorium dla burmistrza Krasnodaru z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Skład
ustawa o samorządzie gminnym, wprowadzając do sfery ustrojowej gminy obligatoryjność powołania komisji rewizyjnej, przewidziały dla niej istotne zadania. To właśnie ta komisja została ustawowo upoważniona do oceny wykonania budżetu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i tylko ona przedkłada na dzień gminy stosowny wniosek w przedmiocie absolutorium. Oceny komisji rewizyjnej będące przesłanką formułowania przez niezbędnego wniosku nie podlegają kwestionowaniu przez skład orzekający gminy. Jeśli powstało tylko oceny, to powtarzane fakty ściśle związane z wykonywaniem przez organ wykonawczy budżetu gminy. W dokumencie przekazanym do Izby wynika, że komisja rewizyjna zapoznała się m.in. z następującymi dokumentami. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu, opinia składu orzekający do regionalnej spowodowej mowy w gminie o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego gminy. Komisja rewizyjna rozpatrzyła wyżej wymienione dokumenty i odniosła się do realizacji planowanych uchwał budżetową dochodów i wydatków, podając procentowe ich wykonanie. W oparciu o przeanalizowane materiały i przy uwzględnieniu wyników własnych kontroli i wykonywania budżetu pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2015 rok. W związku z powyższym komisja postanowiła wystąpić wnioskiem o udzielenie absolutorium do wyższego nastawionego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Z uwagi na fakt, że wniosek został oparty na kryterium bezpośrednio z wykonania budżetu, zasługuje on na pozytywną opinię składu orzekającego regionalnej izby rachunkowej w gminie ze sprawozdawczości. Z tych względów orzeczonej w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu uchwały gminy o Lublinie, to równie 14 dni od dnia jego doręczenia, podpisał przewodniczący składu orzekającego do Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytanie dotyczące niniejszej uchwały? Może wiedzy wykonanie budżetu
dostosowane po to, żeby ci, którzy będą chcieli skorzystać, mogli skorzystać z tych toalet, które będzie mógł udostępnić. Pismo, o którym wspomina pan radny Zachajko, to staramy się wystosować, czyli pismo dotyczące prawa prawnego, odpowiedź przejścia przez Sikorskiego, chociaż tak jak pan radny wspomniał, była próba taka podejmowana i tutaj policja i zarządca drogi stwierdził, że jest to zbyt niebezpieczne, jest to zakręt i nie chcą w tym miejscu tego przejścia dla pieszych lokalizować. Ale spróbować można jeszcze raz. Tak samo z Feretką w Krasnogrodzie, bo otrzymaliśmy podwoje wody w osobach, których informował nas, że decyzja będzie też na lipcu 2017 roku. Pan radny uważa, że musimy jeszcze raz takie pismo skierować, to na wniosek pana radnego takie pismo z zapytaniem skieruje. A dalej, jeżeli chodzi o przegląd szlaków, tutaj z Polskim Towarzystwem Turystycznym Krajoznawczym spotkaliśmy się i przeszedł te szlaki, które dają petetekowi, które odpowiada petetek człowiek, mają odnowić to oznakowanie, już zaczęli. Przygotowaliśmy też już tabliczki, bo największy problem był z dojściem do tablicy tego roku. Wiele osób się gubiło w lesie, wiele osób szybko schodziło do wódek. Z Podębórki Kusińskiej, gdzieś tam szczególnie w Duszakiem Czerwonym, na Wybornik, ci, którzy szli, albo przyszli tymi krasnoludzkimi wąwozami. Tutaj chwili się do tego oznakowania już jest przygotowane, nie wiem, znamy te tabliczki, właśnie na terenie zajęciowej w drugiej Pernówce i zostaną zamontowane. Jeżeli chodzi o imprezę na basenach, mam zrozumieć, że jesteśmy gotowi. Zamocować tabliczki praktycznie jesteśmy. Jest jeden kłopot z zejściem na tym szlaku, bo tam jest takie strome zejście i tutaj była taka sugestia ze strony tego, żeby było wykonać tam poręcze, ale to trochę kosztuje cały krajobraz tego wąwozu, więc tutaj zasugerowaliśmy, żeby ten wąwóz obejść z innej strony. Jest to takie stragodne zejście i myślę, że sugestia nasza zostanie przez tego przyjęta. Jeżeli chodzi o uzasadnienie tych organizacji imprez na basenach, to jest myślę szybko, ponieważ jeszcze trwałość projektu, nie za bardzo możemy ingerować w ten projekt. Trzeba byłoby się zastanowić, w jaki sposób te imprezy można byłoby na basenach organizować. One muszą być bezpłatne, oczywiście. Nie możemy pobierać żadnych opłat za wejście na ten teren, na którym nie ma być basenów mobilowych. Nie wiem, czy ktoś chciałby charytatywnie taką imprezę przeprowadzić. Jeżeli jesteśmy już przy basenach i w czasie pracy, tutaj było też pytanie, bo czas pracy. Godziny otwarcia 10-18, bo tak są zaplanowane na dzień dzisiejszy, wiążą się z podstawowym problemem, którym są ratownicy. Ratowników ogólnie, proszę państwa, brakuje. To nie jest tak, że my nie chcemy zatrudnić ich więcej czy mniej. Ratowników generalnie brakuje i prezes WOP-u ma problem z obsadą, ponieważ nie jest w stanie zapłacić, tak jak proponują kurorty nad morzem w granicach 4-5 tysięcy złotych ratownikom. On nie jest w stanie zapłacić. I teraz to też byłyby ogromne koszty. My w tym roku wspólnie z Zakładem Gospodarki, który opiekuje się basenami i ma zlecenie na obsługę basenu, płacimy ponad 40 tysięcy złotych tylko za obsługę ratowniczą. Także tu jest kłopot, chociaż pan dyrektor rozmawiał z prezesem, jeżeli udałoby się tak zorganizować, że zmianowo ustawimy ratowników, to wtedy chcielibyśmy do tej 19.30 przedłużyć, tak o te półtorej godziny, że to później też wymaga to czasu na posprzątanie, przygotowanie do następnego dnia, dlatego nawet półtorej godziny byłoby dobre i o tym wysiedli. Przebieranie na nasz bardzo dobry pomysł w poniedziałek. Zaraz spróbujemy ustalić, jaki był koszt na takie przebieranie, żeby chociaż jedną bądź dwie ustawić na plaży, bo jest to faktycznie kłopot.
czy pani skarbnik, czy możemy sfinansować imprezę, która jest imprezą stowarzyszenia, tak, klubu sportowego. Chodzi o grabki, plotki dotyczące firmy. Kontaktowałem się z przedstawicielem firmy Queensport wcześniej, teraz na filiale Roztocze. I decyzje nie zapadają w Polsce, proszę państwa. Decyzje zapadają w Stanach Zjednoczonych. I na dzień dzisiejszy kapitał się co chwilę zmienia. Co chwilę ktoś ma pakiet większościowy. I przedstawiciel firmy, który mieszka chyba w Lublinie, nie jest zorientowany też, jak te prace mogą, w jakim kierunku te prace mogą być podjęte. Ostatnia informacja to jest taka, to co ja ze swojej strony miałem kontakt z osobami, które przeprojektowały, że został ten projekt wykonany tej rozlewni wody i przedstawiony inwestorom. I taką informację na dzień dzisiejszy mamy. Także nawet osoba, która prowadzi firmę, przepraszam, która prowadzi biuro tej firmy, nie ma informacji na temat, kiedy ta inwestycja mogłaby się rozpocząć. Szukanie placu, ten plac na Trójkąt, rozumiem, tak, tak, to postaramy się zagospodarować się w ilości, oczyścić ten plac. Dobrze, że pan radny mi zwraca uwagę. Zaraz w poniedziałek przekażę odpowiednim pracownikom, którzy zajmują się porządkiem w Krasnogrodzie. Dzikie zwierzęta, pojawiające się listy. To jest problem, proszę państwa, nie tylko Krasnogrodu, ale w wielu miejscowości. My reagujemy na zgłoszenia mieszkańców i nie tylko ich turystów. Mieszkaniec przychodzi, mówi, że jest lista Mickiewicza. Fakt, że to jest nie powinniśmy się tym zajmować, są dzikie zwierzęta. Ale wysłaliśmy, poprosiliśmy, żeby weterynarz pojechał, ewentualnie, jeżeli on jest chory, bo wyglądał jak chory, taki śpiący. No tak, my tego lisa nie były. Ciężko jest, że tak powiem, pozbyć się takiego zwierzęcia z terenu. W centrum Lublina, w centrum Londynu takie lisy chodzą. No i to jest kłopot, żeby coś z tymi lisami zrobić. I jak doskonale państwo wiecie, zabronione jest strzelanie do zwierząt w terenie zabudowanym, tak? Wielu pieszczy poza terenem zabudowanym można, ale też pewnie wtedy z myśliwym nie odwalić, nie zechce strzelać takich zwierząt. Jeżeli są informacje, które mieliśmy informacje o sarnie w miejscowości Kaczulski, która jakimś sposobem weszła na teren posesji prywatnej, poprosiłem pana radnego Żywiańskiego, żeby pojechał i pojechał, spadał przez sarnę. Okazało się, że sarna jest bardzo osłabiona. Dostała krokówkę, została zaopatrzona i została wywieziona do lasu, stanęła na nogach. Ale to nas kosztowało jedyne 200 zł. Tak? Wszystkie zwierzęta nie są gminne, a gmina musi nadzorować. Ani lekarz, powiatowy lekarz weterynarii, ani nadleśnictwo, ani koło łowieckie nie przyznają się do tych zwierząt. Wszelkie informacje na temat trzeba zgłaszać do gminy. My w miarę swoich możliwości posiadamy środki, będziemy reagowali. Trzeba się dowiedzieć tego, że to jest pieniądze z budżetu gminy. Jeśli chodzi o ARDU, ja orientowałem się, niestety nie mamy prawa głosu do tego ARDU, ale orientowałem się, jakie to są kwoty. I kwota 100 zł za jeden ARDU to jest naprawdę duża kwota. Orientowałem się, ile kosztowało wydrukowanie tych albumów, które były wykonane na projektu. Kontaktowałem się z firmą, która ten projekt ustawił i z drukami, która wykonała. I wykonanie tego albumu kosztuje 100, można zająć 70 zł, ale przy 500 sztukach. No, na tej chwili nie mamy takich pieniędzy, żebyśmy mogli wyłożyć na 500 albumów po 70 zł za sztukę. Trudno byłoby też znaleźć na wysce, kto zapłaciłby 8-10 zł za sesję. Czasami już mówiłem, że na podwarcia, jeżeli chodzi o sklepy radia nie, bo ja rozmawiałem z panią pani Szczynie, tylko że no, jest uchwała rady, która mówi jednoznacznie, że te 100 metrów jest obligatoryjne i tutaj nie możemy niczego zmienić. Jeżeli rada zadecyduje i podejmie uchwałę i z dnia
uchwały gminy, przepraszam, uchwały gminy. Wobec tego zgłaszam wniosek formalny, żeby taką uchwałę, taki wniosek mógł paść po prostu o zmianę takiej uchwały zmniejszającą tą odległość. To musi być właśnie w sposób formalny, służby społecznej, tak jak działało takiego. Nie, nie. No, jak ktoś chce mówić, że to jest problem? Wybrała takie logo.
Jeżeli chodzi tutaj pana Piotra Maciejewicza, pytanie, jeżeli chodzi o oczyszczenie rzeki Wieprze, to że pan pamięta, robiliśmy coś takiego kilka lat. Kilka lat temu wydaliśmy około pół miliona złotych, efekt widzimy, jak jest dzisiaj. Z czego to wynika? Wynika to raz, że z niskiego poziomu wody, a druga rzecz, że no, nie możemy tej wody puścić, jak musimy chcieć. Pozwolenie wodoprawne mówi jasne. Mamy już przelew górny. I to wszystko, co mogło być, że tak powiem, z nurtem rzeki, wystarczy przejść na nową wieś. Tam nie ma, tam jest piasek. Tam rzeka sobie płynie i tam jest piasek. Tego nie widać. I bliżej jazdu, tym jest gorzej, ponieważ cały ten dół, cały to się zbiera. Próbowaliśmy podjąć taką próbę, żeby na wiosnę ten przelew dolny uruchomić, ale tutaj był protest ze strony Polskiego Związku Metrykarskiego, ponieważ w dolnym biegu poniżej jazdu jest kraina stroga i biedy. I tutaj teraz była informacja na zebraniu Polskiego Towarzystwa Metrykarskiego w biegu burmistrza, że jeżeli tak nie będzie woda, będzie doniesienie do prokuratury o schowaniu posłania wodnego. Ja nie chcę po prokuratora wchodzić, proszę Państwa. Więc drugą rzeczą jest to, że w dolnym biegu Wieprza jest gospodarstwo, które hoduje strąga i cały ten dług, który był wypuszczony, zabija całą wodę. Dlatego szczerze, sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Ale to pozwolenie wiąże na ręce, to nie tylko w tej kwestii. Kwestia napełniania zaległych również wiąże na ręce, bo jesteśmy ostatnim ogniwem, które może ten zaległ napełnić. Punkt widokowy zasłonięty, panie Piotrze, bo cały nasz skarb to drzewa na ziemi. Ścinając drzewa, powodujemy, że te widoki dla jednych ładne, dla drugich stają się nieładne. No, ja jestem za tym, żeby tej zieleni było w Krasnogrodzie jak najwięcej. Jak już chcę zobaczyć widokowy, to będzie sobie na kamieniołomie. Rozumiem pana sugestie, ma pan w pewnym sensie rację, fajnie się prezentował, ale też musimy dbać o to, co nas otacza i co powoduje, że Krasnogród jest miejscem, które jest przestrzegane jako naprawdę piękne miejsce. Droga powiatowa, Prezesa Polska, droga powiatowa, możemy zwrócić się z prośbą, jeżeli będą remonty czystnikowe, ale tam jest tylko asfalt, nic więcej. Tutaj zrobienie jakiejkolwiek, tak jak było na nadwysku, innych rzeczy, to się nie sprawdza. To się sprawdza na bardzo krótką chwilę i to wszystko. Nie wiem, czy teraz może poproszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Ja kilka słów na temat może jeszcze tej drogi zamojskiej, bo koncepcja była taka, że firma, która miała budować to swoją nową rezerwę na Grabniku, dostała powarunkowe przeprowadzanie wywozu tej produkcji właśnie przez ulicę Zamojską. I takie rozmowy ze starostą zamojskim, z panem Henrykiem Matejem, były prowadzone. No ale że tak powiem, ta perspektywa odkłada się w czasie, no i myślę, że i remont tej ulicy również, bo to był jakby warunek, że dostaną pozwolenie pod warunkiem odbudowy tej drogi. Miejmy nadzieję, że prace ruszą, więc i remont tej ulicy w ramach tej inwestycji będzie możliwy. Docelowo planowaliśmy, że ten wywóz będzie odbywał się ze strony prawnika za domem pomocy, tak żeby oszczędzić Krasnogród przed takim transportem. Jeżeli teraz chodzi o tematy chodnika na ulicy, spokojnie. Wcześniej powiem o ulicy Nadrzecznej, o zatoce przy szkole i o ustawieniu krawężnika przy ulicy Lelbecha. Z tego względu, że tam będą prowadzone roboty nakładki na drogach powiatowych, i w pierwszej kolejności tamte prace zostały zlecone, przetargi zostały powieszone, czekamy na oferty i jeżeli wykonawcy
złożą oferty, będziemy wybierać i w dalszej kolejności chcieliśmy zgłaszać również w ulicę Spokojną. Z tym, że mamy koncepcję, aby ulicę Spokojną zrobił zakład. Chodzi nam też o to, żeby trochę pieniędzy zostało na miejscu, więc mają zasoby ludzkie. Jeżeli odpowiednio dogramy terminy, no myślę, że to będzie już po sezonie, żeby teraz nie robić zamieszania, to myślę, że zakład przyjmie zlecenie to na ten odcinek chodnika. Jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków, na jakim etapie są te prace związane z przygotowaniem dokumentacji pod modernizację. Dokumentacja jest wykonana. Wszystko złożyli wniosek o pozwolenie na budowę w starostwie, ale dopatrzono się, że nie mamy jak gdyby aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na te zrzut po wykonaniu modernizacji. Wcześniej nie był wykonany, teraz uznano, że lepiej jednak gdyby to było. Więc ten operator poprawny został przygotowany, złożony w starostwie. W tej chwili wszczęte jest postępowanie z celu zatwierdzenia i jeżeli to już minie, będziemy składać kolejny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Tak samo jak tutaj burmistrz też wspominał o przygotowaniach w pracach projektowych kanalizacji na osiedlu pod Kasztą. Tam już jest w końcowym etapie projektowania. W zasadzie projekt już był na ZUS-ie, ale z mieszkańcami, niektórzy po prostu opieszale składają zgody na wejście na swój teren. Mają czas, albo zapominają, albo wyjeżdżają w świecie. I tak musimy nieraz sami z burmistrzem, a burmistrz bardzo często jeździ po domach, prosi o wyrażenie zgody, no bo ktoś myślał, że to jeszcze jest dużo czasu. Więc jak gdyby projekt zostanie poprawiony, a też trzeba powiedzieć, że w niektórych miejscach wymaga to kupna działki. Nawet dzisiaj ktoś podpisał umowę z jednym z właścicieli działki, drogi, żeby móc zbudować kanalizację, czy zaprojektować na razie kanalizację do około 10 gospodarstw na Podkreślowie. Taka jest sytuacja. Drogi są nieporegulowane. Jak przychodzi co do czego, zaczynamy nas ludzie szantażować. Albo kupicie, to dam zgodę, jak nie, to nie będzie kanalizacji. On mieszka poza Krasnogrodem, a stawia takie warunki. No, to dobrze, że burmistrz wynegocjował, wydaje się, atrakcyjną cenę, jeżeli dojdzie do skutku, to wtedy poinformujemy. Na pewno będzie to atrakcyjne, a nie chce. Tak, ale zgodę uzyskaliśmy. Też jest jakby dobra informacja. Jeszcze tam parę drobnych rzeczy brakuje, ale myślę, że byśmy długo uzyskali. Co jeszcze zostało? Aha, jeżeli chodzi o ulicę Łąkową i te projekty energetyczne, to przygotowaliśmy, tak jak tutaj wcześniej była mowa, pakiety dokumentacji energetycznych do opracowania, więc skoro było 5-6 różnych dokumentacji na terenie całej gminy, no to też musieliśmy dać czas na opracowanie takiej dokumentacji, więc jest to czas do października. I wtedy zakładamy, że będziemy uzyskiwać pozwolenia na budowę i jeszcze realizować do końca roku, tak żeby zaświecić przed nowym rokiem. Ale mamy też umowę taką ustną wykonawcą, że sukcesywnie w ramach wykonywania tych prac, jeżeli będzie miał dokumentację zrobioną wcześniej, na jakikolwiek etap, czy którąkolwiek z tej miejscowości, będzie składał do urzędu, tak żeby występować o pozwolenie na budowę, żeby nie czekać do ostateczności tego terminu. Co jeszcze? To mówię, że to nie dziękuję bardzo. Tutaj pan Wolnowski pytał mnie osobiście o statucie. Rzeczywiście, w drodze status mamy. Statut gminy mamy z 2002 roku. Musimy świadomić, że to jest najważniejszy dokument w gminie. Zostaliśmy taki stan, jaki zostaliśmy od samego początku, jakoś na nie doszliśmy do wiary, że to już nie przystoi do obecnej sytuacji i trzeba podjąć działania. Moi drodzy, także tak jak pan Polanowski sugerował, sędziemu się chyba najlepiej będzie powołanie zespołu złożonego z rady. No moi drodzy, nie wiem, czy dalibyśmy radę.
Nie wiem, czy dalibyśmy nam też rzeczywiście pomóc dobry. W tym momencie wiem, że pan sekretarz zajmuje się przygotowaniem projektu budżetu, tak? Przepraszam, statutu. Tutaj kłącza się także przewodniczący, ale wiceprzewodniczący, tak. Mamy opóźnienie, bo mamy. Tutaj pani sekretarz może dwa słowa na temat tego opóźnienia, bo to jest istotne. Sądziliśmy, że damy radę, ale proszę państwa, troszeczkę nie to nam się komunikowało. Proszę bardzo. Szanowni państwo, przewodniczący rady, powiedział, pracę zaczęliśmy nad analizę aktualności zapisów względem zgodności z prawem obecnego statutu wiceprezydenta. Rzeczywiście mieliśmy ambicje, żeby być może w przeciągu dwóch miesięcy przygotować jakiś projekt, przynajmniej dla komisji. Tak się złożyło, że półtora miesiąca od Izby oraz Najwyższej Izby Kontroli w tym momencie 40% urzędników, w tym skarbnik jest przez sekretarz. Tutaj oprócz sytuacji stresującej miał sporo zajęć. To jest olbrzymi zakres był kontroli i jeśli chodzi o stanowisko od spraw geologicznych, górniczych, planowania przestrzennego, operatów wojskowych. To jest cały ocean różnych tematów. Trzeba było wielokrotnie udzielać pisemnych wyjaśnień, koordynować różne działania informacji tego rodzaju. Ta kontrola zakończyła się w miarę sprawnie, stąd te opóźnienia musimy bardziej zwinali przewodniczącego, jeśli już z tej sytuacji bardziej moja mowa się o tym, że obaliśmy sekretarz w współpracy z kolorzy. Powinni przygotować pewien projekt statutu do konsultacji później na etapie komisji. Mam nadzieję, że w okresie operacyjnego, że te kontrole nie będą już takie częste w naszym urzędzie, tak ważnej instytucji, będzie możliwość opracowania projektu. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, panie Polanowski, proszę, ja panu nie udzielę głosu. Przepraszam bardzo. Ja chciałbym dodać jeszcze tutaj jest prośba do pana Polanowskiego, bo wiem, że nie uzyskał pan odpowiedź na wszystkie pytania. Także na te pytania w części wstępne pana wypowiedzi skierowane do mnie, tak opowiem panu na piśmie, bo muszę te podstawy prawne szczytać w ogóle. Pan Józefa poprosił o szybkie umieszczenie trochę relacji w internecie, bo ciężko było spisać to. Do pana Polanowskiego mam taką prośbę. Najlepiej byłoby, gdy pan kierował pytanie na piśmie. Na piśmie. Także pan zasypuje nas wieloma pytaniami tutaj, bo w tym momencie przynajmniej ja osobiście tak nie jestem przygotowany na takie odpowiedzi. Także na pozostałe pytania mam świadomość, że to odpowiedź moja na pana pytania, sugestie w ogóle nie jest pełna. Mam tą świadomość, ale w ciągu 14 dni panu odpowiem na piśmie. W jakiej sprawie? Właśnie w tej sprawie. Ale tutaj już kończymy. Także nie udzielam panu głosu, panie Polanowski. Tak jak się umówiliśmy, w tej drugiej części raczej nie zadajemy pytań żadnych, tylko są odpowiedzi. Ale sam chyba pan się wysłyszał. Nie udzielił pan odpowiedzi. Podałem panu podstawy prawne. Dlatego, ale panie Polanowski, zabieram panu głos. Pan nie słuchał, co ja mówię. Udzielę panu odpowiedzi na piśmie. W ciągu 14 dni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, wobec wyczerpania porządku obrad. Jeszcze jedno ogłoszenie. Prośba o ochotniczy Straży Pożarnej, żebyśmy nie blokowali tutaj wyjazdu posłów strażackich. Tak, a proszę to uwzględnić. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrad 16 sesji Rady Miejskiej w Ostrogrodzie.